wybrać, czy nie? Nie wiem. Witamy Państwa serdecznie, 33. kolejka piłkarskiej trzeciej ligi. Nadajemy dzisiaj z Wronek, gdzie mogą się dziać historyczne wydarzenia. Rezerwy Lecha Poznań walczą o awans do drugiej ligi, a przeciwnikiem dzisiaj jest Radunia Stężyca, 8 czerwca, godzina 12. Zaczynamy już, praktycznie zespoły są na boisku, więc czas na składy obydwu zespołów. Zaczniemy od gospodarzy w bramce, Karol Szymański. Z numerem pierwszym dalej 4 Dariusz Dudka, 5 Wiktor Pleśnierowicz, 7 Arkadiusz Kaczmarek, 8 Łukasz Norkowski, 9 Krzysztof Kołodziej, 10 Bartosz Bartkowiak, 11 Jakub Kamiński, 14 Mateusz Skrzypczak, 19 Paweł Tupaj i 20 Kacper Andrzejewski. Taką jedenastkę desygnował dzisiaj na boisko trener Rafał Latowski. I jeszcze szybciutko goście. W bramce numer 90 Kacper Tułowiecki, 2 Damian Gębiś, 4 Piotr Karasiński, 9 Kamil Żylski, 15 Paweł Wojnowski, 16 Adrian Polański, 18 Adrian Szczerba, 21 Juri Pawlik, 27 Andrzej Kaszuba, 47 kapitan zespołu Krzysztof Iwanowski i 77 Radosław Stępień. Najlepszy strzelec zespołu napastnik, 13 goli, taką jedenastkę desygnował Ireneusz Stencel, a spotkanie będą mieli dla Państwa przyjemność komentować dzisiaj Mateusz Jarmusz i Dawid Dobrasz. Tak jak mówiłem, historyczny mecz, który może zadecydować o tym, że pierwszy raz w historii drużyna poznańskiego Lecha będzie miała dwie drużyny na szczeblu centralnym. Warto na początku powiedzieć jeszcze, póki jest chwila czasu, że trzy zmiany mamy w pierwszym składzie w porównaniu z poprzednim, tym nieszczęsnym spotkaniem z Kotwicą Kołobrzeg. Trener Ulatowski wymienił trzech zawodników właściwie z konieczności. Brakuje Łukasza Norkowskiego, brakuje Jakuba Pawlickiego, którego zastąpił Kacper Andrzejewski. Jakub pauzuje dzisiaj za kartki. Wraca za kartki właśnie Łukasz Norkowski, który zastąpił wykartkowanego z kolei Eryka Kryga, a Bartosz Bartkowiak zastąpił kontuzjowanego Filipa Szymczaka. Pierwsze minuty na razie spokojnie, obie drużyny raczej się badają. Lech wysoko wyszedł na razie, żeby spróbować zaatakować już bardzo szybko Radunię Stężyca. Może powiemy, Mateusz, o tym, jak wyglądały ostatnie mecze obu drużyn, bo mecz z Kotwicą Kołobrzeg myślę, że kibicom nie trzeba przypominać i tej sceny, która była na samym końcu spotkania, no, które niestety dla Lechitów zakończyło się remisem w kompletnie kuriozalnych warunkach. A jak wyglądał ostatni mecz Raduni Stężyca, który też był bardzo emocjonujący? Do tamtego meczu można powiedzieć, że są to wspomnienia, do których, tak jak mówisz, raczej nie chcemy wracać. Jak ktoś pamięta, to wie, jak wyglądała ta 90. minuta, kiedy rezerwy Lecha już praktycznie cieszyły się ze zwycięstwa, a jak się okazało, nie udało się, bo sędzia podyktował rzut karny, którego widział tylko on sam. Rzut karny. Tylko on sam. A jeżeli chodzi o mecz Raduni Stężyca, to tam
też było spotkanie, w którym było mnóstwo emocji, ponieważ Radunia na własnym stadionie podejmowała KKS Kalisz. KKS Kalisz, który także walczy o awans do drugiej ligi. KKS objął dwubramkowe prowadzenie w tym meczu. Radunia otrzymała czerwoną kartkę, grali w osłabieniu. Wydawało się, że wszystko jest ustawione już do końca tego meczu, a jednak Radunia powalczyła. Najpierw zdobyli kontaktowego gola, a w doliczonym czasie gry udało im się wyrównać i to ta sytuacja, ten wynik końcowy tamtego spotkania sprawił, że właśnie zwycięstwo w dzisiejszym meczu może dać już rezerwom Lecha Poznań awans do drugiej ligi. Tak mi się przypomniało, bo mówimy o tych wydarzeniach z zeszłego tygodnia. Warto wspomnieć, że arbitrami dzisiejszego spotkania także są arbitrzy z województwa kujawsko-pomorskiego, konkretnie z Bydgoszczy. Sędzią głównym jest Marcin Wódkowski, a pomagać mu dzisiaj na liniach będą Bartosz Kaszyński oraz Mikołaj Kamzelewski, którzy także są. Zbyt goszczy pierwsza akcja tutaj Raduni, ale dobrze poradził sobie na piątym meczu Dariusz Dudka i już atakują, próbują atakować Lechici. Krzysztof Kołodziej. Ta dziesiątka poznańskiego Lecha już poszukuje na prawym skrzydle Pawła Tupaja. Jednak zawodnik Lecha nie doszedł do piłki i ubiegł go Piotr Karasiński. Przy piłce Radunia. Radzi sobie tam na skrzydle, ale dobrze wyprowadził go z piłką za linię boczną Arkadiusz Kaczmarek, dla którego jest to dzisiaj 16 mecz w barwach drużyny rezerw kolejorza. Jest to zawodnik, przypomnijmy, Mateusz, który został przesunięty jeszcze przez trenera Żurawia z pozycji napastnika. Taki poznański Bartosz Bereszyński, można by powiedzieć, jako prawy obrońca. Możemy użyć też innych porównań, na przykład Łukasza Piszczka, nie musimy... No, masz rację. Chciałem poszukać u naszych wychowanków, tak, ale racja. To może być podobny przykład Arkadiusza Kaczmarka. No dzisiaj może wspomnimy o tym, że mamy może nie, że problem na lewej obronie, ale nie gra tam nominalny lewy obrońca. Dzisiaj na tej pozycji występuje Kacper Andrzejewski, 18-latek, dla którego jest to piąty mecz dopiero w tym sezonie. Większość grał w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów U18, gdzie rozegrał 18 spotkań w tym sezonie. Zawodnik, który występuje dziś na lewej obronie. I od razu możemy powiedzieć, że dla Kacpra Andrzejewskiego to jest pierwszy mecz w pierwszym składzie, wcześniej zawsze wchodził z ławki, ale jak się dowiedzieliśmy przed meczem, nie jest to pierwszy przypadek, tak kiedy występuje w podstawowym składzie drugiej drużyny Lecha Poznań, ponieważ ten debiut ma już za sobą w ostatnim meczu trenera Iwana Dżurdziewicza jako trenera rezerw, czyli w ostatnim spotkaniu zeszłego sezonu z Wieżycą Pelplin. Tak, i to było pożegnanie trenera Iwana z rezerwami przed jego awansem do pierwszej drużyny, ale to już było wieki temu. Wracamy na boisko, bo tam walczył Krzysztof Kołodziej. Nie ma faulu, ale arbiter przerywa grę, bo zawodnik poznańskiego Lecha leży na boisku i nie podnosi się. Mateusz, może przypomnimy, jak wygląda bilans obu zespołów, bo trzeba przyznać, że Radunia jest najlepszym zespołem w lidze na wyjeździe i gdyby to spotkanie nawet nie było kluczowym meczem o awans, to by to było na pewno spotkanie bardzo emocjonujące. No można powiedzieć, że spotykają się dzisiaj dwa zespoły, z których Lech 2 Poznań jest najlepszą drużyną grającą u siebie tak w tych rozgrywkach, a tak jak wspomniałeś, Radunia Stężyca jest najlepiej grającą drużyną na wyjeździe. Może się pochwalić bilansem 10 zwycięstw, 4 remisów i 2 porażek na wyjazdach, a ostatnie 4 mecze to 2 remisy z Jarotą Jarocin i ostatnio wyjazdowe spotkanie z Sokołem Kleczew oraz 2 pewne zwycięstwa z Bałtykiem Gdynia. Ale teraz było blisko, ale dobrze, Karol Szymański na przedpolu, także... Z Bałtykiem Gdynia i Mieszkiem Gniezno. Jeszcze dodam, że Radunia jest takim według mnie Robin Hoodem trochę tej ligi, bo wygrywa praktycznie z mocnymi, dobrze gra z mocnymi zespołami, a porażki, które się temu zespołowi przydarzyły, to były porażki w tej rundzie z Chemikiem Bydgoszcz, no z KKS-em Kalisz to tak, ale w poprzedniej rundzie zdarzyło się przegrać także z Jarotą Jarocin, więc ewidentnie ten zespół dużo lepiej motywuje się na starcie właśnie z takim przeciwnikiem jak poznańska rezerwy, poznańskiej Lokomotywy. Teraz Krzysztof Kołodziej, zahaczany, piłka do prawej strony boiska, tam jest Paweł Tupaj, on zejdzie najprawdopodobniej na lewą nogę, próbuje dryblować, ale tam podwojony jest zawodnik kolejorza. Jeszcze radzi sobie Tupaj, ale poradzili sobie obrońcy Raduni. Piłka w polu karnym gości, ale piłka jednak opuszcza to pole karne i Radunia będzie próbowała wyjść z akcją spod własnej bramki. Teraz dobre podanie tutaj, wybiega Kamil Żylski, zagrywa do prawej strony, gdzie jest dużo więcej miejsca. I tutaj Damian Gębiś do spółki z Radosławem Stępniem. Gębiś dośrodkowuje. Nie było faulu, Karol Szymański nie ma problemów ze złapaniem futbolówki. Już rozpoczynają Lechici, Krzysztof Kołodziej. No on dzisiaj zastępuje Filipa Szymczaka
na pozycji wysuniętego napastnika, ale chyba przyznasz, Mateusz, mi rację, że jednak Krzysztof lepiej się czuje za napastnikiem, więc jestem ciekawy, jak sobie poradzi dzisiaj na pozycji numer 9, choć trzeba przyznać, że jest to najlepszy strzelec poznańskiego Lecha, więc jak to widzisz, może no, dokładnie, muszę się z tym zgodzić. Wszyscy dobrze wiemy, że Krzysiu Kołodziej lepiej czuje się gdzieś tam grając za plecami napastnika, ale tak jak wspomniałeś, nie musiał pełnić tą rolę napastnika w wielu spotkaniach drugiej drużyny Lecha Poznań w tym sezonie i dobrze sobie radził, bo jak wspomniałeś, jest najlepszym strzelcem przez bardzo długi czas. Tym najlepszym strzelcem był Hubert Sobol, który tak. Wiosnę spędził na wypożyczeniu w Warcie Poznań, ale ostatnimi golami Krzysztof Kołodziej już przeskoczył Huberta Sobola i obecnie jest najlepszym strzelcem rezerw. No i dodamy także, że miałeś okazję komentować przed tygodniem. No, według mnie nie była to może jakiejś pięknej urody bramka, ale na pewno wypracował ją Krzysztof Kołodziej świetnie. Podanie ze środka pola Bartosza Bartkowiaka, Krzysztof Kołodziej wyszedł sam na sam i świetnie w boczną siatkę dał tą bramkę na 3-2, która wydawała się już wtedy, Karol Kijku, tu pamiętam, że tak wybiegł. Cała ławka pobiegła praktycznie się cieszyć, a tu minutę później była taka przykra niespodzianka, ale już nie będziemy do tego wracać, bo dzisiaj jest taki mecz, żeby właśnie całą tą przeszłość przed tygodnia zamazać. Jeszcze tylko wspomnę, że Mateusz, miałeś okazję rozmawiać z trenerem Ulatowskim po meczu i on przyznawał, że już wtedy wspomniał, że czeka na ten mecz z Radunią Stężyca, chociaż teraz jest okazja, ale jednak spalony. Od razu trener mówił, że już chciał grać ten mecz, już chciał tak. Te negatywne emocje z tamtego spotkania właśnie tutaj. Tak, myślę, że poziom tych właśnie negatywnych emocji był wtedy dosyć duży, ale trener Ulatowski przytomnie zauważył, że teraz mamy dwa spotkania na własnym stadionie, wszystko nadal jest w naszych rękach, a więc wystarczy wyjść, wygrać i wywalczyć ten awans na własnym boisku. Tam było dużo takich, można powiedzieć, wyjątkowych sytuacji po tym meczu, ponieważ też trener Ulatowski powiedział, żebyśmy nie rozmawiali na przykład z piłkarzami po meczu, bo wiadomo, jakie były emocje w końcówce spotkania. Nie chciał, żeby żeby piłkarze coś chlapnęli przed kamerą, żeby później były jakieś negatywne rzeczy z tego powodu, a więc skończyło się tylko na rozmowie z trenerem Ulatowskim, który właśnie jeszcze pilnował pod szatnią, żeby żaden z zawodników gdzieś tam nie wybrał się do sędziego. Żeby ale ktoś tam się wybrał podobno. Ale ktoś się wybrał. Się państwo domyślcie, kto to był. Ale właśnie pilnował, żeby ci najmłodsi zawodnicy nie wybrali się do sędziego i nie skomentowali w niewybredny sposób decyzji z doliczonego czasu gry. No decyzji, ładnie to nazwałeś. I tak. Radunia jest z lewej strony pola karnego dośrodkowanie, ale zdecydowanie przeciągnięte i od rzutu z autu wznowi Lech. Nie powiedzieliśmy jeszcze, kto dzisiaj siedzi na ławce rezerwowych Kolejorza. Zaczęliśmy dynamicznie tą transmisję. Na ławce Kolejorza mamy, rezerw Kolejorza mamy dzisiaj 7 zawodników. Bramkarz Karol Drażdżewski, numer 3 Szymon Zalewski, numer 6 Marcin Maćkowiak, 21 Kacper Janiak, 17 Filip Nawrocki, 18 Jakub Karbownik i 22 Karol Smajdor. Pierwsze, co rzuca się w oczy, że mało jest tych akcentów ofensywnych na ławce, bo tak naprawdę tylko Jakub Karbownik, który dobrze prezentował się w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów, gdzie w 19 meczach strzelił 8 goli, a w rezerwach ma tylko na swoim koncie 5 meczów, więc tutaj jeśli chodzi o ewentualne zmiany w ofensywie, może to być różnie. Teraz Darek Dudka w poszukiwaniu Jakuba Kamińskiego, który świetnie prezentował się z Kotwicą. Jakub Kamiński już w swoim tańcu, Kamiński, ale opuścił z piłką boisko i od bramki wznowi Kacper Tułowiecki. Jakub Kamiński, który sam powiedziałeś, bardzo dobrze prezentował się w spotkaniu przeciwko Kotwicy Kołobrzeg. W ogóle Jakub Kamiński ma bardzo dobrą to wiosnę w rezerwach. Czym został nagrodzony tym, że od nowego sezonu będzie członkiem pierwszego zespołu Lecha Poznań, ale Kuba Kamiński też bardzo przeżył ten mecz, ponieważ dobrze zagrał, zdobył gola. Piękna bramka z asystą Karola Szymańskiego, to też trzeba podkreślić. Ale też to on był niby faulującym tak, w sytuacji w polu karnym. Nie, no tutaj tego nie będziemy w ogóle roztrząsać, bo dla mnie tam faulu nie było, a ta decyzja była chyba podyktowana czymś innym, ale już nie będziemy tutaj sugerować i wracać do tamtego spotkania. Jeszcze jedynie można wrócić, że Krzysztof Kołodziej i Jakub Kamiński w ostatnim meczu praktycznie każdą piłkę przypieczętowali swoim dotknięciem, każdą akcję, chcieli być w tej akcji, to też się docenia, a na korzyść Jakuba Kamińskiego w Płatorze jest to najmłodszy zawodnik dzisiaj na całym boisku i też widzimy, że u niego chyba najwięcej takich walorów ofensywnych, a także nie boi się dryblować, a to jest bardzo ważne, jeśli ktoś chce być szybkim i dynamicznym skrzydłowym. Rozpoczyna Radunia z autu. Ale Lechici opanowują piłkę w środku, Kacper Andrzejewski do środka, do Wiktora Pleśnierowicza.
Lechici na razie spokojnie konstruują akcję na własnej połowie. Teraz Łukasz Norkowski, on bardzo dobrze pokazuje się w tym sezonie i zbiera naprawdę całkiem dobre recenzje. Pamiętam jego jeden z meczów wyjazdowych z Sokołem Kleczek, gdzie świetnie prezentował się w środku pola. Także z Mateuszem Skrzypczakiem mogą tworzyć parę takiego jednego bardziej wysuniętego, jednego cofniętego, bo jak dobrze wiemy, rezerwy poznańskiego Lecha grają ustawieniem 4-3-3. Teraz okazja dla Lecha, jest Norkowski, świetne podanie na prawą stronę. Jest jeszcze Lech, jest Krzysztof Kołodziej. Kołodziej zewnętrzną częścią stopy, on lubi tak uderzyć, ale nic z tego nie wyszło. Nie ma faulu, jest faul i to dziwo w drugą stronę dla Raduni, czyli faulowo jeden z Lechitów, a konkretnie był to... Bartosz Bartkowiak. Bartosz Bartkowiak, dziękuję. Przypomnijmy, Mateusz, może sytuację w tabeli, bo to też wielu kibicom trzeba przypomnieć, jak to wygląda, bo Lech Poznań, mimo że została do końca tak naprawdę ta kolejka, czyli 33 i 34, ale Lech Poznań w środę gra zaległy mecz z Wieżycą Pelplin o godzinie 20, który był przełożony ze względu na złe warunki, warunki atmosferyczne. I to tak naprawdę dzisiaj daje Lechowi duży handicap, jeśli chodzi o ewentualny kiepski rezultat bądź niewygranie tego spotkania, bo tak naprawdę w meczu z Wieżycą wszystko jeszcze może ten awans się przyklepać. Cały czas mówimy o tym, że zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu da już ten awans, ale jakby ktoś na szybko spojrzał w tabelę, to nie wszystko wskazuje na to, ponieważ Lech ma 3 punkty przewagi nad właśnie KKS-em Kalisz i Radunią Stężyca, ale jeżeli w dzisiejszym spotkaniu Lech wygra, to zachowa przewagę nad tymi dwoma zespołami. Z Radunią będzie pozytywny bilans na... Przerywam ci, Mateusz, bo jest akcja Raduni i będzie... Nie, rzut z autu. Rzut z autu. Z Radunią Stężyca będziemy mieli pozytywny bilans bezpośrednich meczów. Tak samo z KKS-em Kalisz nad Kotwicą Kołobrzeg. Zachowamy przewagę 4 punktów i wtedy... Tamtym drużyną zostanie do rozegrania już tylko jedna kolejka w przyszłą sobotę, a tak jak wspomniałeś, my jeszcze będziemy grali w środku tygodnia z Wieżycą Pelplin, która, trzeba tu zaznaczyć, już spadła z trzeciej ligi, już tylko gra o honor. Tak, i wszystkich kibiców chętnych zapraszamy do Wronego o godzinie 20. Teraz pierwszy strzał Raduni, ale nie miał on prawa zagrozić Karolowi Szymańskiemu. Ja tylko dodam jeszcze, że widziałem podobno okolicznościowe koszulki na wypadek awansu dzisiaj, to prawda? Tak, są przygotowane, a więc zobaczymy, czy... Czy je użymy? Będzie nam dane komentować jeszcze radość na murawie stadionu we Wronkach. Myślę, że tutaj dziś wszystko pójdzie z planem, ale to jeszcze zobaczymy. Wracamy do meczu. Kacper Andrzejewski do Wiktora Pleśnierowicza. Lechici szukają wolnego miejsca, żeby tą piłkę rozegrać, albo posłać długą piłkę chociażby na Krzysztofa Kołodzieja, bo pamiętamy taką akcję, właściwie pierwsza bramka tak padła w Kołobrzegu, gdzie Dariusz Dudka uruchomił Krzysztofa Kołodzieja, ten się urwał i była akcja, po której padł gol. Teraz Radunia wychodzi 3-4, drybluje zawodnik Raduni, oddaje strzał, był on bliski celu, ale Karol Szymański spokojnie odprowadził piłkę wzrokiem i nadal w 16 minucie spotkania na tablicy wyniku we Wronkach 0-0. Rozpocznie Karol Szymański, który, tak jak wspominaliśmy, może pochwalić się asystą przy bramce Jakuba Kamińskiego na 2-1 w poprzedniej, w 32 kolejce z meczu z Kotwicą Kołobrzeg. To była taka wyjątkowa też sytuacja. Znaczy, znamy to z piłkarskich boisk, kiedy zdarza się taka sytuacja, że bramkarz zalicza asystę przy trafieniu, to część drużyny zawsze biegnie do asystenta, a część do tego, który strzelił. Biegnął tam, gdzie jest bliżej akurat. I tak samo było właśnie w Kołobrzegu. No i warto dodać jeszcze, że pamiętam, że akurat mówiliście o tych długich piłkach i akurat taka właśnie znalazła drogę do Jakuba Kamińskiego. Teraz atakują Lechici, ale na razie zatrzymują się na defensywie drużyny ze Stężycy. Dwie piłki na boisku. Ale Lech kontynuuje granie. Mateusz Skrzypczak. No, trzeba przyznać, że on te piłki ostatnio bardzo ładnie potrafi zagrać diagonalne na nos, ale teraz sędzia dojrzał spalonego. No i na razie trzeba przyznać, Mateusz, że te pierwsze minuty... Bardziej chyba... sedne. Tak. Pogoda dziś jest dobra do gry w piłkę, jeśli mamy przyznać się trochę wiecznie. Jedynie wiecznie, ale rzeczywiście także w porównaniu do tego, co mieliśmy w ostatnich dniach, gdzie dosyć dużo słońca, mieliśmy dzisiaj bardziej pochmurnie, lepsze warunki do grania w piłkę, jedynie ten wiatr może przeszkadzać. Tak, no zobaczymy, w którą stronę wieje wiatr, dla kogo dzisiaj ten wiatr będzie wiał. No na razie te pierwsze minuty, takie badanie chyba się z obu stron.
jak to tutaj tą akcję rozegrać, jak dostać się i przedostać się pod bramkę jednego lub drugiego zespołu. Teraz w akcji Radunia. Paweł Wojnowski na prawej stronie boiska. Wojnowski zagrywa do Gębisia. Gębiś wchodzi w pole karne, jest tam blisko jeden z Lechitów. Gębiś odwraca się i zagrywa piłkę do tyłu. Dalej przy piłce jest Radunia Stężyca. Teraz dobrze w środku powalczył Łukasz Norkowski. Jest, odgrywa piłkę do Krzysztofa Kołodzieja. Ten jest na lewej stronie boiska i znowu fałszem próbuje tam znaleźć jednego z zawodników. Walczy Paweł Tupaj, ale dzisiaj obrońcy Raduni na razie wyglądają solidnie. Też możemy przypomnieć, że dzisiaj spotkanie Lecha Poznań z Radunią Stężyca jest spotkaniem najlepszego ataku w lidze i najlepszej obrony w lidze z drugim najlepszym atakiem w lidze i drugą najlepszą obroną, którą prezentuje Radunia Stężyca, a to, co Mateusz wspominałeś mi przed transmisją, jest to Beniaminek. Tak. Jest to trzeciej ligi, jest to Beniaminek trzeciej ligi. Wcześniej już wspominaliśmy właśnie, jak Radunia dobrze zadomowiła się w tej trzeciej lidze, ale też można opowiedzieć, jak wyglądały okoliczności awansu z czwartej ligi, bo trzeba przyznać, że wtedy Radunia Stężyca zostawiła swoich przeciwników daleko w tyle. Awansowała aż z 94 punktami. I tutaj najciekawszy jest akurat stosunek bramek, ponieważ zakończyli tamten sezon w czwartej lidze ze 120 zdobytymi bramkami i tylko 18 straconymi. I teraz Radunia, dobra okazja. Czyż było zagranie ręką? Wskazują na to napastnicy Raduni, ale dobrze poradził sobie Łukasz Norkowski. Posyła dobrą piłkę na wolne pole do Tupaja, ale tutaj bez problemu Piotr Karasiński poradził sobie z tym zagraniem. No, trzeba przyznać, że Radunia teraz przycisnęła Lechitów. Rezerwy kolejarza raczej starają się wyjść za jakąś kontrą. Teraz Stępień. Ten najlepszy strzelec posyła piłkę na lewą stronę boiska, ale nie doszedł do niej skrzydłowy Raduni. I rozpocznie Karol Szymański od bramki. Krótka ławka rezerwowa dzisiaj Raduni, o tym także można wspomnieć. Jest na niej czterech zawodników, łącznie z bramkarzem. Tylu tylko przyjechało do Wronek. Z tego, co się dowiedzieliśmy, Radunia już dzień wcześniej przyjechała do Wronek. Nocowała w hotelu, żeby w pełni wypoczęta przystąpić do spotkania, no, jednego z najważniejszych w tym roku, a dla układu ligi na pewno, bo dzisiaj możemy się naprawdę znać już wszystkie odpowiedzi praktycznie w tym sezonie. Atakuje Gębiś prawą stroną boiska. Tutaj dobrze wygląda współpraca Gębisia z prawoskrzydłowym drużyny ze Stężycy. Świetnie teraz Kamiński. On w swoim tańcu z piłką idzie lewą stroną boiska. Kamiński. Świetnie wychodzi w pole karne. Kamiński! W ostatniej chwili Piotr Karasiński. No trzeba przyznać, że stoper Raduni Stężyca dzisiaj na posterunku i wszystkie te piłki czyści póki co, ale Jakub Kamiński się rozkręca. Coraz lepiej wychodzą mu te dryblingi i już było blisko oddania strzału na bramkę Kacpra Tułowieckiego. Widać było, że na pewno gra Jakuba Kamińskiego może cieszyć oczy kibiców, bo widać, że wystarczy trochę wolnej przestrzeni, trochę tego miejsca, gdzie może się rozpędzić, może sobie puścić tą piłkę i ścigać się z obrońcą i mogą z tego wychodzić zawsze pozytywne rzeczy. Jest dośrodkowanie rzutu rożnego, mają lekić piłkę w polu karnym. Mateusz Skrzypczak próbuje dryblować zamieszanie i piłka opuszcza pole karne gości. Dłuższą piłką stara się teraz Radunia poszukać skrzydłowych. No chyba trener gości, Ireneusz Stencel, zauważył, że Kacper Andrzejewski to nie jest jego nominalna pozycja, gdzie się występuje i większość tych ataków na razie stara się Radunia przeprowadzać prawą stroną boiska. Tak, rzeczywiście można to zauważyć, ale nie wiadomo, czy po prostu tam nie są najlepsi piłkarze Raduni po tej stronie i dlatego prawda. Tak konstruują ataki. Jeżeli już jesteśmy przy składzie Raduni, to możemy powiedzieć, że już wspomniałeś o krótkiej ławce i rzeczywiście w tej 18 dzisiaj nie ma tych piłkarzy, którzy są najlepiej rozpoznawalni dla kibiców, ponieważ możemy tu powiedzieć, że w składzie Raduni jest były wielokrotny ligowiec, czyli Rafał Kosznik, którego dzisiaj nie ma w 18. Rafał Kosznik, który nawet ma przecież jeden mecz w reprezentacji Polski za początki trenera Nawałki, towarzyskie spotkanie ze Słowacją we Wrocławiu przegrane 0-2. Było.
I rzeczywiście, gdyby nie było Dariusza Dudki i gdyby był tutaj Rafał Kosznik, moglibyśmy powiedzieć, że mamy reprezentanta Polski do meczu trzeciej ligi, no ale i tak w momencie, kiedy jest Dariusz Dudka, no to wszelkie takie porównania od razu upadają. I Radunia przy piłce. Trzeba przyznać, że ta piłka częściej jest pod nogami zawodników w czerwonych koszulkach. Teraz Krzysztof Iwanowski. Prawą stroną Stępień szukał jednego z zawodników. No muszę przyznać, że Radosław Stępień z numerem 77 chyba pełni podobną rolę w drużynie Raduni, co u nas Krzysztof Kołodziej. Jest takim zawodnikiem delikatnie cofniętym, szukającym tych wolnych stref i próbujących zagrać piłkę za linię obrony bądź wolne pole na szybkość do któregoś ze skrzydłowych, żeby się pościgali z naszymi bocznymi obrońcami. Tak, widać od razu, że to jest zawodnik, który gdzieś tam próbuje kreować tą grę, bierze ją na siebie, a może o tym świadczyć też jego przeszłość, ponieważ jest to zawodnik, który kilka lat spędził w Lechii Gdańsk, między innymi w zespole rezerw właśnie tego klubu. Zresztą, jakbyśmy prześledzili skład Raduni Stężyca, to myślę, że co drugi piłkarz w przeszłości grał albo pochodzi z Akademii Lechii Gdańsk, czy to Arki Gdynia, albo grał w rezerwach tych klubów. No to już nie przypominaliśmy jeszcze, jak zakończył się ostatnie spotkanie pomiędzy tymi dwoma zespołami, które odbywało się 18 listopada w pierwszej rundzie. Radunia przegrała u siebie z rezerwami Lecha Poznań 5-0. Dla Raduni taki okres, gdzie teraz ostry fał na Kołodzieju. Ale miejmy nadzieję, że Krzyśkowi się nic nie stało. Będzie potrzebna pomoc medyków. Faulował i otrzymał żółty kartonik. Jedyny zagraniczny piłkarz na boisku w tym momencie. Juri Pawlik. Czyli Ukrainiec Juri Pawlik. Wracając jeszcze do tego ostatniego meczu z 18 listopada. To był okres, gdzie sporo zawodników z pierwszego zespołu zeszło do ekipy trenera Żurawia, bo patrząc nawet na samych strzelców goli, no to praktycznie ekstraklasa, panie tak, Mateuszu. Tak, oczywiście. Gdyby samych strzelców podać, to rzeczywiście mamy typowo ekstraklasowy mecz, bo z tych 5 goli 4 padły po uderzeniach Macieja Gajosa, Macieja Orłowskiego, Piotra Tomasika i Filipa Marchwińskiego. No i jeden swojak dołożyła Radunia i tak się skończyło 5-0. Ja pamiętam, że to był jeszcze taki okres, gdzie Radunia 2 mecze przegrała, bo w tym samym okresie grali właśnie na wyjeździe z KKS-em Kalisz, gdzie gładko przegrali w Kaliszu 3-0 i to był taki chyba najgorszy okres Raduni w całym tym sezonie. Taki los Beniaminka. Taki chyba każdy Beniaminek chciał mieć taki los, żeby na praktycznie 2 kolejki przed końcem do końca bić się o awans, bo nie możemy też przekreślać szans Raduni, ale no Lech ma autostradę rezerwy Lecha do tego awansu, bo przypomnijmy o tym jeszcze, co czeka Lecha. Mówiliśmy o Wieżycy Pelplin, jeszcze jest jedno spotkanie za tydzień, 15 czerwca w sobotę, z Bałtykiem Gdynia. Dokładnie. Lechici próbują skonstruować akcję od własnego pola karnego, ale Kacper Andrzejewski teraz źle, a właściwie też kiepskie podanie było Wiktora Pleśnierowicza, ale jesteśmy już przy piłce. Norkowski. Naszego weterana Dariusza Dudki. Prawa strona, gdzie gra Arkadiusz Kaczmarek z Pawłem Tupajem. Piłka dla Lecha i przenosimy się systematycznie na połowę gości. Piłka teraz na drugą stronę boiska w poszukiwaniu Kuby Kamińskiego, ale tutaj Damian Gębiś będzie miał z nim co robić. Podwaja go Pawlik. Muszą uważać się zawodnicy Raduni, pewnie zdają sobie z tego sprawę. Na razie póki co bez jakichś groźnych strzałów, bez 100% okazji przy ulicy Leśnej we Wronkach. Dzisiaj dla Rafała Latowskiego jest to 11 spotkanie jako trener drużyny rezerw. Przejął Rafał Latowski drużynę, drugą drużynę kolejorza po meczu z Sokołem Kleczew, gdzie Lech wygrał to spotkanie 3-2. To był ostatni mecz trenera Żurawia. Po tym spotkaniu, jak dobrze wiemy, trener Nawałka opuścił Poznań po spotkaniu z Koroną Kielce. Na jego miejsce wszedł Darek Żuraw, a obowiązki pierwszego szkoleniowca drużyny rezerw przejął kierownik, szef, dyrektor Akademii Poznańskiego Lecha Rafał Latowski. Przy piłce
Radunia Stężyca. Pokazują się zawodnicy w czerwonych koszulkach, teraz znowu na prawą stronę, teraz no Kacper Andrzejewski fauluje i trzeba przyznać, że dużo problemów będzie miał Andrzejewski i z Gębisiem, i także z Pawlikiem. Teraz lewa strona boiska, już szybkie przeniesienie piłki, tam jest Paweł Tupaj i dobrze teraz Arek Kaczmarek poradzili sobie do spółki z atakiem gości. Kacper Andrzejewski w środku do Mateusza Skrzypczaka. On lubi tak zejść jako trzeci obrońca, tą piłkę rozegrać. Teraz Krzysztof Kołodzień. No, ten przegląd pola u niego jest zdecydowanie najlepszy w barwach rezerw i sunie atak prawą stroną. Jest Arek Kaczmarek, który podłączył się do ataku. Kaczmarek wycofuje do Kołodzieja. Kołodziej drybluje, Kołodziej czy zdecyduje się na strzał? Nie, szuka Kamińskiego. Ten świetne przyjęcie. Kamiński do środka! I co? I gol! I gol! I Krzysztof Kołodziej! 14. bramka tego zawodnika! Fajna akcja, świetnie to rozegrali z Jakubem Kamińskim. Przyjął to Kamiński, odegrał do Kołodzieja, ten oddał strzał. Praktycznie pierwszy taki strzał celny i mamy bramkę na 1-0. Dużo szczęścia też przy tym uderzeniu, bo widzieliśmy, że piłka odbiła się od słupka, od bramkarza i wpadła, ale w piłce nożnej szczęście tego też szczęścia zabrakło mieć. W Kołobrzegu w końcówce, może teraz ono wraca. Mamy 29. minutę spotkania na zegarze. Lech Poznań prowadzi 1-0 z Radunią Stężyca po tak naprawdę sennym początku, ale Mateusz, w Kołobrzegu chyba było trochę podobnie. Tak, w Kołobrzegu było bardzo podobnie, że ten początek też był taki senny, zespoły się badały, aż w końcu zaczęło się dziać i to naprawdę zaczęło się dziać. Ale tutaj można też powiedzieć, bo już wcześniej wspominałeś o tym, że w poprzednich spotkaniach było widać tą świetną współpracę między Krzysztofem Kołodziejem a Kubą Kamińskim i tutaj widzieliśmy tego dokładny przykład. Krzysztof Kołodziej zagrał tą daleką piłkę z jednej strony pola karnego, Kamiński bardzo dobrze ją przyjął i wręcz czekał na moment, kiedy Krzysztof Kołodziej zbiegnie do niego z powrotem, żeby mógł mu oddać tą piłkę na strzał. To jest ważna cecha Krzysztofa Kołodzieja, że po podaniu od razu wykonuje ten ruch, żeby pokazać się właśnie, żeby Kuba Kamiński miał z kim grać, a że lubią ze sobą grać, to się szukają. I Lech, nie możemy na pewno teraz przekreślać Raduni, bo coś mam przeczucie, że teraz dopiero zostanie podrażniona duma zespołu z województwa pomorskiego. No tak jak wspominałeś, cały czas walczą o awans. To nie jest, że przyjechała drużyna, żeby odbębnić kolejny mecz w trzeciej lidze, tylko oni też mogą walczyć o awans i na pewno nie złożą broni po stracie bramki. Świetnie, Krzysztof Kłodziej teraz powalczył ślizgiem w defensywie. No i Lechici mogą teraz grać tak naprawdę swoją piłkę, spokojnie. Już ten wynik jest, ale trzeba mieć z tyłu głowy. No, wrócimy. To, co się stało przed tygodniem. Trzeba cały czas pilnować się, cały czas najlepiej dążyć do zdobycia drugiego gola, żeby ten mecz jak najszybciej zamknąć. A my z Mateuszem nie będziemy mieli nic przeciwko, jeśli sobie skomentujemy nudną końcówkę tego meczu zakończonym 1-0 po prostu. Także przypomnimy jeszcze raz może Państwu, dla tych, co dołączyli, te szczegóły, dlaczego dzisiaj Lech może awansować. Jeżeli Lech dzisiaj wygra swoje spotkanie, to tak jak wspomniałeś, będzie miał zapewniony awans ze względu na to, że odskoczy już na tyle punktów od goniących Lecha KKS-u Kalisz i Raduni Stężyca, że będzie mógł już przed dwoma spotkaniami powiedzieć o sobie jako o drugoligowcu. Tak. A tam czekają już naprawdę poważne ekipy. Tak, dobrze, pewnie kibice dobrze wiedzą, że chociaż teraz jest akcja, Krzysztof Kołodziej znowu szukał, ale teraz dobrze w obronie zainterweniował Krzysztof Iwanowski. Ja tylko jeszcze wspomnę, bo co decyduje przy równej liczbie punktów? Przy równej liczbie punktów bezpośrednie spotkania. Które mamy lepsze. I z KKS-em Kalisz mamy na plus, a jeżeli wygramy to spotkanie, tak samo będzie z Radunią Stężyca. Czyli pięknie. Przy czym no, wygrywając Raduni odskakujemy na 6 punktów i tutaj już nic się nie zmieni, ponieważ Raduni zostanie jedno spotkanie do rozegrania. 32. minuta spotkania z rzutu rożnego rozpoczną Lechici. Nawet słońce się przebija dziś we Wronkach, także poczuło tutaj te emocje piłkarskie i tą bramkę, która wpadła. I rozpoczynają Lechici. To chyba przeciągnięta piłka jednak przez dośrodkowującego Bartosza Bartkowiaka.
Rozpocznie Kacper Tułowiecki. My czekamy jeszcze na jakieś akcje kolejorza, na jakieś zrywy. Bo na razie trzeba przyznać, że Kuba Kamiński jest z Krzysztofem Kodziem, walczą w środku pola. Też próbują chłopcy dzisiaj, chociaż wyglądają w innym zestawieniu, bo w zeszłym tygodniu ten skład właśnie linii pomocy wyglądał zupełnie inaczej. Dostał szansę Bartkowiak, wszedł Norkowski, miejsce w składzie utrzymał tylko Mateusz Skrzypczak. Ciekawostką jest, że Mateusz Skrzypczak jest jednym z dwójki zawodników, oprócz praktycznie Filipa Marchwińskiego, który miał okazję zagrać praktycznie we wszystkich rozgrywkach, w jakich kolejarz brał udział, oprócz nieszczęsnego Pucharu Polski, gdzie ta przygoda się skończyła zdecydowanie za szybko, a wspominam o tym, bo trzeba przypomnieć, że juniorzy starsi Lecha Poznań mieli w tym roku swoją przygodę w rozgrywkach UEFA Youth League, gdzie rywalizowali z Hertą Berlin i Mateusz Skrzypczak oraz Filip Marchwiński rywalizowali w co najmniej jednym spotkaniu. Dariusz Dudka. Szansę na występy miał wtedy także Wiktor Pleśnierowicz, ale niestety kontuzja sprawiła, że nie wystąpił w tamtych spotkaniach. Ale wystąpił właśnie przy piłce, oglądany także Łukasz Norkowski. Także kilku zawodników ma za sobą grę w europejskich pucharach w tym sezonie na szczeblu Młodzieżowej Ligi Mistrzów. Wiktor Pleśnierowicz. Radunia nie stara się jakoś wyjść takim mocniejszym pressingiem do graczy rezerw kolejorza. Darek Dudka teraz spokojnie odgrywa z powrotem do Wiktora Pleśnierowicza. I Mateusz Skrzypczak zszedł teraz jako trzeci stoper tak naprawdę i Wiktor Pleśnierowicz lewą nogą szuka Arka Kaczmarka, który pokazał się tam i zgrywa piłkę do Tupaja, ale piłkę odbierają już zawodnicy Raduni. Lecz ta wraca pod nogi Lechitów i Darek Dudka wycofuje do Karola Szymańskiego. Tu już tak jest, dłuższą piłką, bo Radunia rozochocona podeszła wyżej. Bez faulu, jednak z faulem. Sędzia podbiega do Kacpra Andrzejewskiego, który leży na boisku. Ale mamy nadzieję, że 18-letniemu zawodnikowi nic... Jedynie bolesne zdarzenie. Tak jest, nic się nie stało. Przypomnijmy, Lech Poznań prowadzi z Radunią Stężyca 1-0. Teraz dośrodkowanie groźne i tak naprawdę dość klarowna sytuacja dla Raduni, żeby zaskoczyć Karola Szymańskiego. Mhm. No, było bardzo niebezpiecznie, bo wystarczyło tutaj lepiej głowę dostawić i mielibyśmy wyrównanie. Tak naprawdę dwie pierwsze wrzutki były gdzieś tam w okolice lasu we Wronkach, ale ta wreszcie doszła i mogła stworzyć zagrożenie pod bramką Lecha. Rozpocznie od rzutu z autu Lech. 10 minut do końca pierwszej części gry. No na razie to ten mecz układa się po myśli. Duży spokój. Kołodziej. Teraz wyżej zawodnicy ze Stężycy. Jezarek Kaczmarek. Schodzi do środka. Wychowanek błękitnych Wronki. Arkadiusz Kaczmarek. Próbuje dryblować. Tam nawija jednego, drugiego. Teraz w środku. Fajnie to wyglądało. Ostry faul. Ostry faul na Krzysztofie Kołodzieju. I czy to będzie druga żółta kartka w tym spotkaniu? Chyba bym dał. Też bym dał, ale jak widać sędzia ma inne zdanie na ten temat. No nie jest to jakaś kluczowa... Krzysztof Kołodziej wyglądał na takiego, który też by dał. Który też by dał. A teraz będziemy widzieli Dariusza Dudkę, który będzie próbował, zakładam, zaskoczyć bramkarza Raduni Stężyca Kacpra Tułowieckiego strzałem. Kartki latają, wiatr wieje, proszę Państwa, także wiecznie w tych Wronkach. Teraz byle z wiatrem. Byle z wiatrem, tak. Nawet jak Darek Dudka myśli, że nawet pod wiatr by kopnął. Także odpuścił rzut wolny w meczu z Kotwicą Kołobrzeg. Podszedł Erik Kryk, świetnie strzelił. Potem już jednak Darek wykonywał wszystkie rzuty wolne. I teraz zobaczymy, jak poradzi sobie z tym strzałem Kacper Tułowiecki. Ale nie musiał sobie z nim radzić, bo poszybował on nad bramką. Rozpoczyna Radunia.
Krzysztof Iwanowski z powrotem do Tułowieckiego. Szukają wolnej strefy, szukają jakiejś sytuacji, by zagrać piłkę, która może zaskoczyć Lechitów. Na razie najwięcej zagrożenia było z tych bocznych sektorów boiska po tych dośrodkowaniach. Dobrze, w środku cały czas widzę blisko. Stara się być Mateusz Skrzypczak, Radosława Stępnia, którego Lechici muszą wyłączyć z gry, jeśli tutaj chcą myśleć o korzystnym wyniku. Teraz Skrzypczak. No, trzeba przyznać, że jakbyśmy mieli wymienić najmocniejszą formację w drużynie Lecha, no to byśmy raczej powiedzieli o środku pomocy właśnie, gdzie występuje Łukasz Tenorkowski i Mateusz Skrzypczak i nie dziwi, że właśnie Radunia nie jest w stanie przedostać się środkiem boiska. No i taki był chyba cel dzisiaj trenera Ulatowskiego. Był faul kapitana zespołu i będzie groźny rzut wolny w narożniku boiska na wysokości pola karnego. Czy będzie żółta kartka? Sędzia wzywa chyba kapitana zespołu, Krzysztofa Iwanowskiego, który gdzieś tam uciekł. Nie chce wrócić do sędziego, bo wie, czym to może grozić już. Czy sędzia mu odpuści? Wołał i nie przyszedł. Może to jest dobra taktyka. Schował się tam za Darkiem Dudkiem Krzysztof Iwanowski i żółtej kartki nie będzie. No chyba sędzia zapomniał. W takim razie wznawiamy grę. Dośrodkowanie. Minął się z piłką bramkarz gości. Jeszcze Arek Kaczmarek, ale gdzieś tam w okolice chłopaków z Akademii, którzy siedzą i obserwują to spotkanie dzisiaj. Także wysoko nad bramką, żaden alarm nie wyje i wznowi od bramki Kacper Tułowiecki. Też trzeba przyznać, że wspominaliśmy o tym sennym początku. Myślę, że on wynikał też z tego, że drużyna Lecha gdzieś tam miała z tyłu głowy cały czas to, o co dzisiaj grają i ta bramka trochę odmieniła obraz tego spotkania. Widać, że pewniej poczynają sobie Lechici od tego momentu. Tak, zdecydowanie. Radunia miała moment, że przycisnęła i teraz to właśnie Radunia jest pod bramką Lecha, ale dobrze Arek Kaczmarek dzisiaj stara się zamknąć tą prawą stronę boiska, podłącza się też do przodu. Fajnie dzisiaj wygląda, trzeba przyznać, zawodnik kolejorza nie daje tam za bardzo pograć skrzydłowym Raduni. Wznawiają goście z rzutu z autu. Lewa strona boiska, będzie dośrodkowanie z lewej nogi, ale Darek Dudka spokojnym podaniem. Chyba do Pawła Tupaja, który no, nie jest to przyjemny faul, delikatnie mówiąc, po zagraniu piłki. Atak na kostkę zawodnika, ale Paweł już biega. Widziałem przed meczem, jak Paweł wszedł na boisko i pierwszy co zrobił, poszedł w tą swoją strefę. Zobaczył, jaka jest trawa i tak nawet poszedł w lewo. Troszkę się śmiałem, że schodzi na lewą nogę już nawet przed wejściem na boisko. Teraz właśnie Skrzypczak w poszukiwaniu Tupaja. 19-letni zawodnik ma okazję na prawej stronie boiska. Dośrodkowanie prawą nogą, ale gdzieś tam też w samochody stojące przy bramie. Właśnie chciałem wcześniej powiedzieć, że być może w tej strefie, nie o tym, że w tej strefie boiska być może ma to swoją tak zwaną klepkę, ale to na pewno nie była ta klepka, z której teraz dośrodkowywał. Tak. Wznawia Radunia z autu. Przejmuje piłkę Kuba Kamiński. Nie ma faulu i Radunia przesuwa się do przodu z piłką. Teraz dobrze, Lechici nie dają wyjść tak naprawdę z połowy gościom. I ci będą zmuszeni zagrać długą piłkę, a trzeba przyznać, że Darek Dudka i Wiktor Pleśnierowi dzisiaj czyszczą niczym Jan Bednarek i Kamil Glik wczoraj, którzy akurat, co by nie powiedzieć, z tymi wysokimi piłkami Macedończyków radzili sobie bardzo dobrze. Znowu Radunia, znowu Stępień. Teraz on widzę, że bardziej chce tą piłkę i schodzi jeszcze głębiej, żeby grali przez niego zawodnicy gości. Teraz być może będzie okazja. Kacper Andrzejewski zagrał piłkę do Kamińskiego. Ten znowu się ściga ze Stępniem. Jest Kamiński. Gdzieś tam zabrakło jeszcze tego kontaktu z piłką, żeby podprowadzić tą piłkę. Jest Skrzypczak. Tak jest. Uruchomił Arka Kaczmarka. Kaczmarek drybluje. Przekładanka. Kaczmarek. Ale wyganiają go defensorzy Raduni. Jest jeszcze dalej Lech. Jest. Będzie okazja. Ależ parada Tułowieckiego.
Fantastyczna interwencja bramkarza, strzelał? Paweł Tupaj. Paweł Tupaj, tak jest, z lewej nogi, nie dojrzałem właśnie tego strzelca, było tam zamieszanie. No i było blisko, tak naprawdę podwyższenia na 2-0. Dwa strzały, dwa celne, wyglądałoby to dobrze. A tak będzie rzut rożny, który wykona Bartosz Bartkowiak. Paweł Tupaj w tym sezonie dwie bramki na razie, więc miał okazję na trzecią i trzeba przyznać, że Tułowiecki spisał się na medal. Bartkowiak, dośrodkowanie tym razem dobre. Był tam Wiktor Pleśnierowicz, był także Krzysztof Kołodziej, ale obydwoje minęli się z piłką i rozpocznie golkiper gości. 43. minuta spotkania, dalej 1-0 na stadionie przy ulicy Leśnej we Wronkach po bramce Krzysztofa Kołodzieja z 29. minuty spotkania. Asystę przy tej bramce zanotował Kuba Kamiński, dla którego była ta druga asysta w rozgrywkach grupy drugiej, trzeciej ligi. Zawodnik z rocznika 2000, już mówiliśmy, awans do pierwszego zespołu i chyba Darek Żuraw, którego nie widziałem, ale zapewne jest obecny dzisiaj na stadionie, na pewno obserwuje tego zawodnika bacznie. Arkadiusz Kaczmarek teraz wybija tą piłkę, ale niecelnie, jest stępień, Krzysztof Kołodziej, tak jest, nakładka. I rozpocznie Radunia z połowy Lechitów. Do lewej strony boiska, piłka jednak była w ruchu i musi rozpocząć jeszcze raz Radosław Stępień. 28-letni zawodnik teraz poczeka, aż ci najwyżsi z zespołu gości przejdą w strefę obronną Lechitów. Kontroluje linię Dariusz Dudka, kontroluje Mateusz Skrzypczak, dośrodkowanie tam na jednego z zawodników gości, konkretnie Jurija Pawlika, ale ostatecznie piłka ląduje na aucie i wznowi Damian Gabiś z prawej strony boiska. Pokazuje się Andrzej Kaszuba, dośrodkowanie Kaszuby. Jeszcze jest przy piłce Radunia, groźny strzał! Piłka dobrze odbita od Wiktora Pleśnierowicza i na szczęście ląduje na aucie jeszcze, ale trzeba przyznać, że był to bardzo groźny strzał i mógł znaleźć drogę był do bramki Szymańskiego. Był groźny, bo wydaje mi się, że Szymański już się przechylił nie w tak, tą, stronę w, nie w tą stronę, w którą piłka zmierzała, a więc dobrze, że tutaj Wiktor interweniował. 45. minuta spotkania. Atakuje Radunia w końcówce, byle nie stracić tego gola do szatni. Wybija Kacper Andrzejewski, ale gdzieś tam w trybuny, w nasze okolice. I rozpocznie jeszcze raz Gabiś z prawej strony boiska od wrzutu z autu. Regulaminowy czas pierwszej połowy dobiegł już końca. Zaraz się dowiemy pewnie, ile arbiter doliczy. A przy piłce będzie wrzucał Gabiś. Dośrodkowanie, Darek Dudka nie kontrolował swojego ciała, ale na szczęście piłka spadła poza pole karne i już wraca na szczęście na pole, na połowę Raduni. Przy piłce Tułowiecki, naciska go Kołodziej, bardzo złe zagranie Tułowieckiego, mogą skorzystać Lechici. Skrzypczak przyjął, ale za wolno Mateusz Skrzypczak i zbyt niedokładnie, i jest Jurij Pawlik przy piłce. No zbyt dużo spokoju miał tutaj Mateusz Skrzypczak. Tak, bo chyba za dużo. Teraz wyścig Pleśnierowicza, bardzo dobrze wygrywa go 18-letni Lechita, kapitan reprezentacji Polski do lat 18, Wiktor Pleśnierowicz. Teraz radzi sobie Andrzej Kaszuba, któremu nie dał rady Łukasz Norkowski. Przepraszam, Bartosz Bartkowiak. Sędzia jeszcze nie gwizdże, teraz już ma chyba gwizdek w ustach i kończy pierwszą część spotkania. Lech, rezerwy Lecha Poznań na razie do przerwy robią to, co miały zrobić, czyli prowadzą 1-0 po bramce z 29 minuty Krzysztofa Kołodzieja, asysta Kuby Kamińskiego. Była możliwość podwyższenia w wyniku, świetną okazję do strzału, świetny strzał do Paweł Tupaj, wybronił to Krzysztof Tułowiecki. 1-0 do przerwy, słyszymy się? Po przerwie. Po przerwie.
Rozpoczynamy drugą połowę spotkania 33. kolejki piłkarskiej trzeciej ligi. Rezerwy Lecha Poznań prowadzą do przerwy z Radunią Stężyca 1-0 i tu musimy się poprawić, bo bramka jest jednak zaliczona na, jako samobójcza Kacpra Tułowieckiego, czyli Radunia strzela w każdym meczu z Lechem, rezerwami Lecha, bramkę samobójczą. Przedstawimy składy Państwu obydwóch zespołów, zanim jeszcze arbiter pan Marcin Wódkowski rozpocznie gwizdkiem drugą część gry. Więc drużyna Lecha w składzie, w bramce Karol Szymański z numerem pierwszym, 4 to Dariusz Dudka, 5 Wiktor Pleśnierowicz, 7 Arkadiusz Kaczmarek, 8 Łukasz Norkowski, 9 Krzysztof Kołodziej, 10 Bartosz Bartkowiak, 11 Jakub Kamiński, 14 Mateusz Skrzypczak, 19 Paweł Tupaj, 20 Kacper Andrzejewski, trener Rafał Latocki taką jedenastkę posłał do boju i nie zrobił żadnej zmiany w przerwie meczu. Goście w bramce, Kacper Tułowiecki z numerem 90, ten, który strzelił tą samobójczą bramkę, ale teraz jest okazja dla Lechitów, z chwilkę się wstrzymamy z tymi składami, drybluje tam po raz kolejny Kamiński i zrobił z tego najwięcej co mógł, czyli rzut rożny, będzie dla Lechitów, dokończymy szybko skład Raduni. Numer 2 Damian Gębiś, 4 Piotr Karasiński, 9 Kamil Żylski, 15 Paweł Wojnowski, 16 Adrian Polański, 18 Adrian Szczerba, 21 Juri Pawlik, 27 Andrzej Kaszuba, 47 kapitan zespołu Krzysztof Iwanowski, dośrodkowanie teraz! Dobrze broni to Kacper Tułowiecki, zagadaliśmy się ze składami, a tu Lech mógł 2-0 prowadzić już w 46 minucie i będzie jeszcze raz dośrodkowywał Bartosz Bartkowiak. Mateusz Skrzypczak miał bardzo podobną sytuację tydzień temu w meczu z Kotwicą Kobrzeg. Tam też nie udało się niestety. A... Teraz jeszcze raz dośrodkowanie, ale tym razem radzą sobie zawodnicy Raduni. Czy przejmą to Lechici? Byłby to bardzo dobre przejęcie w dobrej strefie boiska, ale Kacper Tułowiecki już wyjaśnia. I piłka na boisku Lechitów. Na połowie Lechitów dokończę tylko skład Raduni. 21 Juri Pawlik, 27 Andrzej Kaszuba, 47 kapitan Krzysztof Iwanowski i 77 najlepszy strzelec Radosław Stępień. Także bez zmian. Jedenastka desygnowana do gry przez Ireneusza Stencela. Przypomnijmy jeszcze szybko. Oj, czyżby jakiś problem? Miejmy nadzieję, że nie, z Mateuszem Skrzypczakiem. Groźnie wyglądał ten upadek 18-letniego zawodnika rezerw kolejorza. Momentalnie chwycił się za bark. Także dla kibiców Lecha mamy dość ciekawą informację, że dzisiaj odbywa się mecz Mistrzostw Polski Celiot U17 do lat 17. Półfinały, w których Lech Poznań mierzy się z Koroną Kielce, do przerwy wynik 0-0. A Mateusz Skrzypczak, miejmy nadzieję, że nic się nie stało. Takie upadki na bark są bardzo groźne. Przypomnijmy trójkę arbitrów tego spotkania z województwa kujawsko-pomorskiego. Głównym dzisiaj rozjemcą tych zawodów jest Marcin Wódkowski z Bydgoszczy. Pomagają mu na liniach Bartosz Kaszyński i Mikołaj Kamzelewski. Wszyscy z Bydgoszczy. Tu jeszcze możemy powiedzieć, bo w pierwszej połowie o tym nie wspomnieliśmy, że sędzia Wódkowski już dwa razy sędziował w tym sezonie. To może lepiej, że nie wspominaliśmy. rezerwą Lecha Poznań i było to... przegranym spotkaniu z Mieszkiem Gniezno oraz w remisie w Szczecinie ze Skolwinem. A więc miejmy nadzieję, że dzisiaj będziemy mieli pierwsze trzy punkty, kiedy sędziuje właśnie ten sędzia. No zobaczymy, tutaj pod naszą kabiną komentatorską opatrywany jest Mateusz Skrzypczak. Podniósł tą rękę do góry, to jest dobry znak, ale widać ból wypisany na jego twarzy. Zobaczymy, trener Rafał Latowski chwyta się za głowę, ale myślę, że to jeszcze nie jest pokłosie tego, co się dzieje na boisku. Chyba Mateusz Skrzypczak wróci za chwilę do gry i Lechici będą w komplecie już grać przeciwko Raduni Stężyca. Teraz Krzysztof Kołodziej, ale groźnie to wygląda, odbiera piłkę Radunia. Jest strzał, ale broni Karol Szymański, a strzelał Kamil Żylski, napastnik gości. Ale na szczęście Lechici muszą teraz jeszcze przetrzymać ten okres gry bez Mateusza Skrzypczaka, który właśnie teraz wszedł na boisko. I Lechici w komplecie. Szymański w poszukiwaniu Tupaja. Faulowany był Tupaj. Nie wiem, czemu boczny arbiter nie zareagował. Dobrze, że zareagował główny, który żółtą kartką obdzielił. Drugą żółtą kartką w tym spotkaniu. Obdzielił jednego z zawodników gości. Zaraz się dowiemy, kto to jest. Bo niestety nie widzimy.
i będzie dobra okazja z rzutu wolnego, a trzeba przyznać akurat, że stałe fragmenty gry to mocna strona drużyny rezerw Kolejorza. Pamiętam także taki mecz, który nie szedł rezerwą Lecha w Tleczewie i właśnie dwa stałe fragmenty gry tam wyprowadziły Lecha na prowadzenie. Tutaj w Kołobrzegu także stały fragment gry zadecydował o pierwszej bramce, także no mocną stroną są te. I z kronikarskiego obowiązku możemy powiedzieć, że żółtą kartką ukarany został Adrian Polański, numer 16. Dziękuję. Darek Dudka. Bartosz Bartkowiak go daje strzał! Ależ było blisko. W naszej pozycji wyglądało to, że piłka leci w bramkę. W ostatniej chwili skręciła przed słupkiem bramki Kacpra Tułowieckiego. No Mateusz. Za bardzo dokręcił. Za bardzo dokręcił. Właściwie odkręcił. Tak, ja już widziałem piłkę w bramce, już widziałem, ty też się podniosłeś obok, także... Obydwoje myśleliśmy, że to Bartosz Bartkowiak wpisze się na listę strzelców jako drugi. Oddał mu Darek Dudka i było blisko, znowu by podjął nasz weteran, kapitan, dobrą decyzję. Przy piłce Radunia naciska Paweł Tupaj, ale radzą sobie z tym obrońcy. I wyprowadza piłkę Krzysztof Iwanowski. Jakiś, Mateusz, subiektywne odczucia na razie co do postawy Lechitów. Kto według ciebie prezentuje się dzisiaj na boisku najlepiej? A może komuś szpilkę wbijemy? Nie, szpilki nie ma komu wbijać. Myślę, że jak powiem, że wyróżnia się Krzysztof Kołodziej, to nie powiem nic odkrywczego, bo to można mówić praktycznie w każdym spotkaniu drugiej drużyny Lecha Poznań. Poza tym podoba mi się w środku Łukasz Norkowski, tak, który jest takim niewidocznym trochę bohaterem, ale jednak bohaterem. Gdzieś każdą tą piłkę, każdą akcję Raduni gdzieś przerywa i jest naprawdę aktywny w defensywie. A i teraz ostry faul Andrzeja Kaszuby. No trzeba przyznać, że Radunia podostrzyła. Już nawet w końcówce pierwszej połowy kilka było takich faulów. Teraz leżał Skrzypczak, faulowany był Tupaj. Teraz leży znowu Tupaj, tak? Także ja właśnie chciałbym wspomnieć o tej prawej stronie, gdzie Arek Kaczmarek dzisiaj bardzo fajnie podłącza się. Za każdym razem praktycznie idzie na obieg Pawłowi Tupajowi i no dobrze to wygląda. Darek Dudka teraz w ostatniej chwili był naciskany przez Andrzeja Kaszubę, ale zdołał tą piłkę oddać do Karola Szymańskiego, który teraz długim podaniem szuka któregoś z Lechitów, ale tutaj dobrze ustawiona linia defensywna Raduni, która złapała naszych zawodników na spalonym. I rozpoczyna Krzysztof Iwanowski. Karol Szymański chyba podjął decyzję, że będzie znaczył coś w klasyfikacji kanadyjskiej i szuka tych asyst. No. Szukałem może, czy bym miał jakąś asystę wcześniej, ale chyba się nie doszukałem. Może do Polonii by trzeba tam przedzwonić, przetelefonować do prezesa, to by nam udzielili jakiś wskazówek. Ale wracamy na boisko przy ulicy Leśnej we Wronkach, gdzie Lech Poznań od 29 minuty prowadzi i to daje mu historyczny awans na szczebel drugiej ligi. Polański faulowany przez Tupaja, podszedł, podziękował, wznawia Radunia. Iwanowski dostępnia. Stępień szuka, cały czas ma głowę wysoko podniesioną, chce gdzieś tam zagrać jakąś piłkę otwierającą, taką jak właśnie zagrał teraz Mateusz Skrzypczak do Tupaja, ten na pewno dojdzie do tej piłki. Paweł Tupaj zacznie swój taniec z piłką przy narożniku boiska. Dobre zagranie do Kaczmarka. Ciężko ocenić tą sytuację, bo dwóch zawodników leży. Wydawało mi się, że jednak w piłkę uderzył Arek Kaczmarek, ale sędzia chyba Wódkowski zdecydował, że jednak było to zbyt agresywne wejście w zawodnika Raduni. Widać było, że za dużo ciała użył w tym przejmowaniu podania. Siła pędu była już zbyt duża i wpadł na zawodnika Raduni. Rozpocznie od bramki, właściwie od stałego fragmentu gry Tułowiecki. Na szczęście wszyscy wstają, nikt nie musiał opuszczać boiska i obydwie drużyny w komplecie. 54. minuta spotkania. Powoli z Mateuszem zaczną nam się dłużyć te minuty, bo wynik jest korzystny i to nie dlatego, że spotkanie troszkę może odbiega od atrakcyjności, ale dzisiaj waga tego spotkania. To jest chyba, trzeba stwierdzić, najważniejszy mecz rezerw Lecha w historii istnienia tej drużyny. To jest najważniejszy mecz w historii rezerw Lecha, ale tu też można powiedzieć, że każdy, kto obejrzał wczoraj mecz między Macedonią Północną a Polską, to raczej będzie zadowolony nawet z tego poziomu, który tutaj obserwujemy. Ktoś, jeśli ogląda te dwa spotkania fanem piłki, raczej nie zostanie, ale liczymy, że wszyscy, którzy obserwują to spotkanie, no kierują się tym, żeby te trzy punkty tutaj zostały we Wronkach.
a to będzie oznaczało w przyszłym spotkaniu mecze z Widzewem Łódź, z GKS-em Katowice, z takimi firmami, które będą tutaj się pojawiać na boiskach, na boisku przy ulicy Leśnej we Wronkach. Teraz atakuje Lech, Krzysztof Kołodziej. Jest Norkowski, Małow, Bartkowiak miał fajną okazję zagrać, nawet dobrze to wyglądało. Znowu pokazał się, tym razem Kacper Andrzejewski. Zawahał się niepotrzebnie w pewnym momencie, gdyby szedł do końca, ale wtedy mógłby być na pozycji spalonej, gdyby jednak płynnie poszedł do tej piłki bez zawahania. Ale też trzeba docenić, że ci boczni nasi obrońcy starają się szukać tej gry do przodu. Mateusz Skrzypczak schodzi wtedy jako praktycznie obrońca często trzeci. Mamy więcej możliwości ofensywnych. Drużyna trenera Ulatowskiego. Teraz Stępień. Teraz on wreszcie posłał taką piłkę w swoim stylu. Na lewą stronę boiska. Tutaj jest Wojnowski. Wojnowski odgrywa do Polańskiego. Polański z Wojnowskim. Dobrze Arek Kaczmarek dzisiaj tam zamyka tą strefę. Stępień. Ala Krzysztof Kołodziej znowu przy piłce będzie. Stępień, Stępień! Ale wysoko nad bramką nie miał prawa ten strzał zagrozić Karolowi Szymańskiemu. Napij się, Karol, tak jest. Nie spieszy się już, chociaż nie grajmy na czas. Strzelmy tą drugą bramkę, zamknijmy to spotkanie. A koszulki z bagażnika na pewno zostaną wyjęte. W tej akcji trzeba powiedzieć, że bardzo ładnie zachował się Arek Kaczmarek, który w parterze wręcz tutaj dwa razy blokował sytuację i na szczęście nie zakończyła się ona żadnym poważnym zagrożeniem dla bramki Karola Szymańskiego. Tak, dla Arkadiusza Kaczmarka, 19-letniego zawodnika urodzonego w roczniku 1999, jest to dzisiaj 16 spotkanie i trzeba przyznać, że wygląda to dobrze w jego wykonaniu. Teraz Tupaj puści Kołodzieja, jest dobra akcja Lechitów, Kołodziej do środka, Tupaj przedłużył, rzut karny! Mamy rzut karny, faulowany Paweł Tupaj i będzie okazja na podwyższenie wyniku. A kto rozprowadził akcję? Kuba Kamiński. Kuba Kamiński, tak jest. Właśnie się jeszcze zawahałem, bo zauważyłem tylko Tupaja, który świetnie gdzieś tam walczył, ale tak jest, Kuba Kamiński. Znowu to on jest blisko tych akcji, gdzie padają właśnie bramki, gdzie są sytuacje i Radunia stoi przed niezwykle ciężkim zadaniem. Kacper Tułowiecki. Kto sprawdzi? No Darek Dudka wolejem go nie sprawdzi. Zobaczymy, kto podejdzie do tej jedenastki. No... Chciałem zaryzykować, że Kołodziej, ale mówię, może jakieś zmiany. Właśnie też się zdziwiłem, że Krzysztof Kołodziej tutaj się oddala od tej piłki, ale chyba szukał jej po prostu, żeby ustawić ją sobie. Zawodnik Lecha ma szansę na jednak 13 bramkę. Chociaż różne w pierwszej połowie mieliśmy to trafienie samobójcze jednak, to może teraz... anulujemy, może Krzysztof podwyższy, tańczy Tułowiecki, Kołodziej! Broni Tułowiecki. Idealnie wyczuł zamiar Krzysztofa Kołodzieja. No chyba dobrze zrobił Krzysztof, że nie chciał podchodzić do tego karnego. No strzał dobry, na wysokości, dobry dla bramkarza, na wysokości. Dobrze rzucił się, wyczuł go Tułowiecki i niestety w 58 minucie spotkania rezerwy Lecha dalej prowadzą, ale nie 2-0, a tylko 1-0. Z trzecią drużyną tabeli piłkarskiej trzeciej ligi grupy drugiej, Radunią Stężyca. Teraz Arek Kaczmarek zamarkował strzał, jest Tupaj, ma dużo miejsca, Tupaj z pierwszej piłki, Tupaj! Był tam Kuba Kamiński, piłka nie opuściła boiska, Kołodziej jest w narożniku jedynastki Raduni, fajne zagranie do Tupaja, ale przejmuje je Juri Pawlak. Leśnierowicz, no Lechici muszą się na pewno otrząsnąć, bo często widziałem takie sytuacje na boisku, że taki rzut karny potrafi natchnąć gości do tego, żeby zacząć grać lepiej w piłkę. Lech na pewno musi teraz jeszcze przycisnąć, bo to pokazuje, że no nie ma tej drugiej bramki. Dalej jest ten wynik zagrożony. Przed chwilą mogliśmy usłyszeć Karola Szymańskiego, który na cały stadion pocieszył Krzysztofa Kołodzieja i trzeba przyznać, że każdy mecz rezerw obserwując widać, jakim dobrym duchem tego zespołu jest właśnie Karol Szymański, który wspiera głośnymi okrzykami przez cały mecz swój zespół. A też trzeba przyznać, że zna tą ligę jak mało kto, bo wcześniej miał okazję reprezentować barwy Polonii Środa Wielkopolska. I przy piłce Juri Pawlik. Radunia teraz stara się skonstruować jakąś akcję, a jak stara się zrobić, to oczywiście piłka dostępnia. Stępień faulowany, chyba był jeden z zawodników Raduni. Jest okazja!
I co? Spalony. I spalony na szczęście, bo muszę przyznać, że Kacper Andrzejewski chyba to był, który zdołał wybić tą... Nie, Arkadiusz Kaczmarek. Arkadiusz Kaczmarek i to było bardzo groźne ze strony Raduni i trzeba pilnować tego stępnia, bo on jak postawi ten stempel na piłce, może jedną piłką, właściwie tak jak Krzysztof Kołodziej, bardzo podobny zawodnik, jedynie starszy od Krzysztofa Kołodzieja, o 3 lata zawodnik. Raduni Stężyca, najlepszy strzelec tego zespołu, który ma 13 goli na koncie. Faulowany Tupaj teraz przez Adriana Polańskiego, który musi uważać, bo przecież ma już żółtą kartkę. Tak, ma już żółtą kartkę i trzeba przyznać, że Tupaj wraz z obiegającym go Kaczmarkiem cały czas robi sporo zagrożenia i no jest szansa, żeby dziś tutaj Radunia nie kończyła tego meczu w 11. No trzeba przyznać, że ta druga bramka zamknęłaby ten mecz i nie dałaby nawet okazji arbitrowi na popełnienie błędu, takiego jak przed tygodniem, bo gdzieś z tyłu głowy cały czas wiem, że spodziewaj się nieprzewidywalnego. Bartkowiak szukał tam Pleśnierowicza, ręce pracowały obrońcy Lecha, ale wychodzi z kontrą Radunia. Stępień jest groźnie, pędzi lewą stroną bodajże Jurij Pawlik. Pawlik zagrywa piłkę, jest groźnie. Do Żylskiego ten stracił piłkę. I na szczęście piłka, no ale wraca już na połowę. Nerwowo bardzo Kuba Kamiński tu się akurat zachował, bo miał Bartosza Bartkowiaka z boku, gdzie mogli ze spokojem wyprowadzić tą piłkę. Tak mamy w natarciu nadal gości. Ale piłka opuściła boisko, będzie od bramki zaczynał Karol Szymański. Trochę spokoju przydałoby się w grze Lechitów. Zobaczymy, także żaden ze szkoleniowców po godzinie gry nie decyduje się jeszcze na roszady w swoim składzie. Rozgrzewają się Lechici, rozgrzewają się także dwójka zawodników Raduni, bo przypomnijmy, że na ławce gości jest dzisiaj tylko czwórka rezerwowych, w tym bramkarz, także za dużego pola manewru Ireneusz Stencel nie ma, ale jest może jeszcze zadowolony ze swoich zawodników, wierzy, że oni będą potrafili stworzyć jakąś okazję. Teraz za dużo czasu dał tej piłce Kacper Andrzejewski, żeby wpadła w kozioł i bliscy jej przejęcia byli goście. Teraz dobrze Norkowski, świetnie się obrócił i dał szansę stworzyć okazję Lechitom, ale chyba nie krzyknął mu plecy kolokwialnie. I teraz Jurij Pawlik. On już wiedział, że ma za plecami Arkadiusza Kaczmarka. Ten wraca już do swojej strefy. Tutaj jest Kamil Żylski. Szukał tam po drugiej stronie boiska Adriana Polańskiego. Nie, przepraszamy, to jest Wojnowski. Wojnowski na prawą stronę, dośrodkowanie, ale na szczęście te dośrodkowania nie wychodzą za bardzo zawodnikom Raduni. Na nasze szczęście tak jest, jak mówisz. A jeżeli jesteśmy przy Pawle Wojowskim, który przed chwilą dośrodkowywał, to jest to piłkarz z przeszłością w Ekstraklasie. Nie wystąpił, ale był taki sezon, kiedy był w kadrze Arki Gdynia. Teraz Krzysztof Kołodziej dość ostro zaatakował. Taką chyba widać frustrację u tego zawodnika. Żółtą kartkę otrzymał. No jest na pewno niezadowolony. Ale muszę przyznać, że Rafał Latowski dzisiaj chyba na krokomierzu mu wyskoczy tych kroków bardzo dużo, bo... Ma bardzo, bardzo obszerną strefę wyznaczoną dla trenerów. No, nie no, strefę chyba ma mniejszą wyznaczoną, ale gdzieś tam się zapuszcza. Trener spaceruje nerwowo te kroki, przebiera i patrzy na ten zegar, który wskazuje teraz 64. minutę spotkania, a okazję z rzutu wolnego będą mieli goście, żeby dośrodkować i zaskoczyć Karola Szymańskiego. Dośrodkowanie w pole karne, jest tutaj Iwanowski, ale na szczęście Wiktor Pleśnierowicz był, może nie był najwyższy, ale wyskoczył najwyżej i kolejny stały fragment gry dla Raduni. No nie wygląda to teraz korzystnie, jeśli chodzi o postępy rezerw Lecha, bo naciska Radunia i będzie dośrodkowywał stępień. Dośrodkowanie bardzo słabe, ale z tego może coś wyjść. Jeszcze jest okazja, jest Iwanowski, kapitan zespołu próbuje coś działać w polu karnym, wyjaśnia chyba Kuba Kamiński. I jest Krzysztof Kołodziej, no musi tą piłkę przytrzymać. Kołodziej, tak, bardzo dobrze, w swoim stylu to zrobił, zatrzymał się, będzie czas dla Lechitów. Bardzo dobrze zrobił to Krzysztof Kołodziej, trzeba to podkreślić. Tego właśnie wymagamy w takich momentach od napastnika. Po to właśnie Krzysztof jest w tym zespole jednym ze starszych zawodników, żeby w takich momentach tą piłkę odpowiednio przytrzymać i dać oddech
defensywie kolejorza Kuba Kamiński znowu w swoim driblingu. Teraz tutaj znalazł Norkowskiego! No, inaczej bym to zagwizdał. Zdecydowanie wydawało mi się, że był odepchnięty młody zawodnik kolejorza, ale jedzie Arek Kaczmarek ze swoją akcją. Kaczmarek. Kaczmarek trochę za długo, już niech odgrywa tą piłkę. Dobrze do Skrzypczaka, który rozprowadził tą grę. Miał przegląd pola Mateusz i wykorzystał to, posyłając piłkę do Kacpra Andrzejewskiego. Kamiński. Teraz schodzi do środka. Kamiński dobrze poszukał Tupaja. Na prawej stronie Tupaj z pierwszej piłki. Rzut rożny. Fajna akcja kolejorza. Taka, trzeba przyznać, już od kilku minut nie mieliśmy takiej okazji. No i nerwy rosną. 65. minuta. Rafał Latowski, jego mina także się nie zmienia. Cały czas gdzieś tam myśli, kombinuje, co zrobić. Czy to dobrze wygląda, czy kogoś może wprowadzić. Niespiesznie teraz do narożnika zmierza Bartosz Bartkowiak. Dobrze wiemy, że w piłce nożnej, jeżeli nie chcesz stracić gola, najlepiej atakować i bardzo dobrze, że Lechici przypomnieli sobie o tym i przerzucili ciężar gry na połowę Raduni. Dośrodkowanie Bartkowiak trochę za nisko. Jest Kołodziej, ale nie może tego stracić, bo tam blisko jest Adrian Polański, przepraszam bardzo. Dłuższa piłka teraz w poszukiwaniu Bartkowiaka, który został tam po stałym fragmencie gry. Utrzymał tą piłkę, jednak out i przyznam rację arbitrowi. Według mnie też piłka opuściła boisko. Teraz tutaj jest okazja, żeby przycisnąć, bo tak dosyć anemicznie tą piłkę próbowali wyprowadzić ze swojej strefy obronnej goście ze Stężycy. Iwanowski, ale gdzieś tam raczej poszukał któregoś dziennikarza na trybunie prasowej niż swojego zawodnika i wznowi Lech. Wiktor Pleśnierowicz. Dariusz Dudka. Dłuższą piłką. Stara się znaleźć tam Kubę Kamińskiego, ale znalazł go bardzo dobrze. Kołodziej. Świetne odegranie do Kamińskiego. Ta dwójka współpracuje ze sobą dzisiaj świetnie. Popatrzmy, znowu Kołodziej. Kołodziej w polu karnym. Tupaj! Tupaj 2-0! I chyba zamykamy ten mecz. Fajna, fantastyczna akcja. To, co mówiliśmy już przy pierwszej bramce. Kamiński, Kołodziej wymienili ze sobą kilka podań. Świetne zagranie do Tupaja, który ubiegł obrońcę. Zdobył tą bramkę 2-0. A Paweł Tupaj podsumowuje swój bardzo dobry występ w dzisiejszym spotkaniu golem na 2-0. Zdecydowanie Paweł Tupaj, 19-letni zawodnik, 18 mecz w jego wykonaniu dla barw rezerw Lecha Poznań i to jest trzecia bramka Pawła Tupaja. I na pewno możemy powiedzieć, że Krzysztofowi Kołodziejowi ogromny kamień spadł z serca w tym momencie. Zdecydowanie, ale trzeba cały czas będziemy podkreślać. Kamiński, Kołodziej, ta dwójka dzisiaj pracuje fantastycznie. Krzysiek Kołodziej, z tego co się dopatrzyłem, to jest chyba jego pierwsza asysta nawet być może w tych rozgrywkach. Bo nie widzę tutaj w naszych notatkach więcej asysty Kołodzieja. Zaraz to jeszcze sprawdzimy. To nie jest ważne. Ważne jest, że w 68. minucie spotkania Lech prowadzi 2-0. I od awansu, tak, trzeba to powiedzieć, od awansu, możemy to powiedzieć wprost, dzieli już tylko 22 minuty plus to, co doliczy arbiter. Czy Radunia się podniesie? Przypominamy, to jest najlepszy zespół na wyjeździe w lidze, więc kto jak kto, ale Radunia może się podnieść. Na otuchę dla kibiców kolejorza wspomnimy, że Lech w tym roku u siebie tylko dwa spotkania zremisował. Wszystko było wygrane wcześniej, w tym roku nawet trzeba podkreślić 6 zwycięstw. Trzy remisy u siebie. 6 zwycięstw w tym roku i walkover za WD Świecie, czyli łącznie 7 wygranych i jeszcze 2 spotkania u siebie. Zanosi się zwycięstwo z Radunią, więc będzie to 8, które przypieczętuje. Miejmy nadzieję, awans do wyższej klasy rozgrywkowej rezerw Lecha Poznań. A to będzie historyczny wyczyn. Teraz Radunia, ale Karol Szymański na posterunku trzyma tą piłkę, nie chce jej wypuścić. Spokojnie Lechici. Wydaje się, że teraz już chyba Radunia osłabnie. Już przestanie wierzyć, ale przede wszystkim na minus Raduni nie widzę u nich argumentów, które miałyby tutaj sprawić, że nagle jakieś bramki zaczną wpadać. Wiadomo, piłka nożna to też przypadek. Dużo może się zmienić, dużo może zadecydować. Ale też trzeba powiedzieć, że Radunia w ciągu całego meczu miała dwie sytuacje, gdzie raz
gdzie lepiej głowę by dostawił atakujący, a drugi gdyby mocniej uderzył. Były to dwie sytuacje praktycznie bramkowe, a więc Radunia potrafi się przedostać pod bramkę, tylko teraz wszystko w nogach Lechitu, żeby im tego nie umożliwić. Tak, dokładnie. Bardziej chodziło mi o to, że też takich stuprocentowych, klarownych nie było. Mhm. Tam była jedna akcja, ale zakończona offside'em, ale też Arek Kaczmarek był blisko i tą piłkę chciał przejąć. Teraz Stępień, jest obok niego Skrzypczak, nie fauluje Skrzypczak, Stępień drybluje i udaje mu się z tą piłką utrzymać na razie, bo nie zdobył metrów. Wycofuje do tyłu, jest, atakuje Radunia, dośrodkowanie, ale dobrze był ustawiony Bartosz Bartkowiak i to teraz on wyprowadza akcję do boku, ale tutaj blisko Kamiński faulowany i będzie okazja dla Lecha. Mamy zmianę, pierwszą zmianę w barwach gości, pierwszą w tym spotkaniu. Na boisku pojawi się Kasper Górak. A kogo zastąpi, kogo zastąpi? Widać, że sędzia boczny, który jest równocześnie technicznym, nie bawi się dzisiaj w używanie numerów w żaden sposób. Teraz zobaczymy. No i chyba nie zobaczyliśmy, także zaraz poprosimy któregoś tutaj z lotnych korespondentów, by nam sprawdzili, kogo zmienił Kasper Górak. Szykuje się też zmiana w drużynie Lecha, z tego co widzę. Rafał Latowski wezwał jednego z zawodników do siebie. Radunia w tym roku tylko raz przegrała na wyjeździe z Chemikiem Bydgoszcz, który bije się o utrzymanie 23 marca, więc już dość dawno. No jak na Beniaminka to jest bardzo dobry wynik, na całą rundę przegrać tylko praktycznie z mistrzem tej ligi. No, no z Chemikiem to może nie przystało, ale już się zdarzyło. Nie będziemy wracać, także i tak dla Raduni to jest bardzo dobry sezon. Nieważne jak się ten mecz, cała ta liga zakończy, chociaż już wszystko wskazuje na to, że zakończy tak jak się tego spodziewaliśmy. No ale Radunia też kontynuowała teraz passę czterech meczów bez porażki, z czego dwa mecze udało im się wygrać, dwa remisy. Ale też trzeba pamiętać ostatni mecz z KKS-em Kalisz Raduni, gdzie też wydawało się, że KKS te punkty zdobędzie. Więc musimy robić wszystko, żeby Radunia nie grała w osłabieniu. No ale my nic nie zrobimy. To. unikać spornych sytuacji. Rozpoczynamy grę. 73. minuta spotkania w barwach Lecha. Przygotowany do wejścia na boisko jest Marcin Maćkowiak, dla którego będzie to szósty występ. I zmienia Arka Kaczmarka. Zmienia Arka Kaczmarka, któremu osobiście mogę bić brawo. Dobry występ. Podobał mi się ten zawodnik. Dzisiaj zamknął tą prawą strefę. Jestem ciekaw, jak poradzi sobie Marcin Maćkowiak, bo chyba to będą pewne przetasowania, bo nie wiem, czy on wejdzie na prawą obronę. Zobaczymy. Na razie się wydaje, że tak, że Maćkowiak zajął pozycję lewego. Lewego, tak, lewego obrońcy. Wiktor Pleśnierowicz do niezmordowanego dzisiaj Kuby Kamińskiego. Ależ fantastyczny dribbling Kamińskiego. Poradził sobie z jednym z zawodników Raduni. Teraz bardzo fajna klepka. Kamiński w polu karnym. Kamiński drybluje. No musiał się już zatrzymać. Już naprawdę wygląda się świetnie Kamiński. Mie jak tyczki zawodników Raduni. A teraz Juri Pawlik przy piłce. Pawlik szuka na prawej stronie boiska i utrzymali tą piłkę w grze zawodnicy Raduni. Paweł Wojowski. I pierwsza dobra interwencja przed chwilą Maćkowiaka. Tak, też trzeba docenić. Dobre wejście w mecz. Wywalczył piłkę. Rozpocznie z rzutu Maćkowiak. A tutaj mamy potwierdzenie, że w barwach Raduni Kacper Górak zastąpił numerem 16 Adriana Polańskiego. Krzysztof Iwanowski. No brakuje animuszu w tych barwach, w poczynaniach Raduni. Nie potrafili sobie stworzyć w ostatnim minutach żadnych klarownych sytuacji, ale teraz jest właśnie Wojowski w polu karnym. No i kto jak nie profesor Dariusz Dudka tą piłką poradził sobie i wyjaśnił tą sytuację, ale atakuje dalej Radunia. Ale teraz też możemy powiedzieć, że to nie Arek Kaczmarek opuścił Kacper Andrzejewski. Tylko Kacper Andrzejewski. Tak, na lewą stronę zajął Marcin Maćkowiak.
Arek Kaczmarek bardzo dobrze gra. I Kaczmarek, nadal... Kaczmarek nas zmylił, bo w momencie zmiany zbiegł tutaj do ławki. Także Mateusz tutaj czujnie cały czas obserwuje, co się dzieje na boisku. Atakuje Radunia, ale dobrze tutaj, świetnie uruchamia Bartkowiaka. Jeden z lechitów, ale nie udało się Pawłowi Tupajowi zagrać dokładnej piłki do Bartkowiaka. 15 minut do końca meczu. 2-0 na tablicy wyników. Rezerwy Lecha Poznań prowadzą we Wronkach przy ulicy Leśnej z Radunią Stężyca, trzecim zespołem grupy drugiej, trzeciej ligi. Mecz o awans. Przypominamy, bo dzisiaj tutaj po końcowym gwizdku może, a nawet na pewno nastąpi radość. Nie wiem, jak tu mój kolega, czy w kabinie wysiedzi, czy sam do końca będę... Wronki dzisiaj nie zasną. Wronki nie zasną, tak. Mimo, że remont przejazdu jest, to wszyscy będą świętować na pewno dzisiaj awans. No ale też trzeba przyznać, że we Wronkach tydzień napięty, bo dzisiaj grają rezerwy Lecha z Radunią Stężyca. W środę Lech zagra ten zaległy mecz z Wieżycą Pelplin o godzinie 20, a w czwartek odbędzie się rewanż półfinału Mistrzostw Polski Centralnej Ligi Juniorów do lat 17. Na boisko do Poznania przyjedzie Korona Kielce. A więc dzisiejszy awans nie musi być ostatnim myłym akcentem dla Akademii Lecha Poznań w tym sezonie. Dokładnie. Przy tym, jak wyglądają rozgrywki celi od U17, no jest duża szansa. Są dwa spotkania półfinałowe i potem dwa spotkania finałowe, które zadecydują o tym, czy Akademia Lecha Poznań podniesie złoty medal z boiska. Teraz wracamy na stadionie. Gębiś, dośrodkowanie, Gębiś. Ale Karol Szymański no nie mógł mieć problemu z tak dośrodkowaną piłką. Przybójca Lech Poznań. Wiktor Pleśnierowicz. Mateusz Skrzypczak. Spokojnie piłkę rozgrywają lechici. Nie spieszy się już drużynie Rafała Latowskiego. Norkowski z Dudką. Tupaj zastawił tutaj jednego z zawodników Raduni, ale nic to nie dało i piłka pod nogami zawodników w czerwonych koszulkach. Dłuższa piłka teraz w poszukiwaniu Jurija Pawlika. Pawlik próbuje opanować piłkę. Arek Kaczmarek jest blisko, ale Pawlik dał radę. Musi gonić Kaczmarek. Pawlik, dośrodkowanie. Jest groźnie! Szymański! Co za parada! No mieliśmy interwencję na poziomie zdecydowanie wyżej niż trzecioligowym. Pamiętasz taką interwencję Tomasza Kuszczaka? Tak. Może nie było to aż tak efektowne, ale trzeba przyznać, że Karol Szymański świetnie przesunął się po linii bramkowej i znalazł się tam, gdzie być powinien. No to była zdecydowanie najlepsza okazja Raduni. Juri Pawlik ograł pierwszy raz tak naprawdę chyba Arka Kaczmarka. To stworzyło naprawdę groźną sytuację. Dobre dośrodkowanie też trzeba zaznaczyć Raduni. No i tylko Karol Szymański chyba wie, jak obronił tą piłkę, która niechybnie zmierzała do bramki Lechitów. Dalej czyste konto Karola Szymańskiego, który w tym sezonie zanotował 7 czystych kont i być może jest na dobrej drodze, żeby mieć 8 czyste konto. Pawlik. Pawlik, dośrodkowanie, gdzieś tam znowu w poszukiwaniu jednego z napastników, ale wyjaśniają to lechici. Próbuje piłkę opanować Gębiś. Gębiś naciera Bartkowiak, piłka dla Raduni. Tutaj jeszcze nic nie jest przesądzone, trzeba o tym pamiętać. 79. minuta spotkania, na boisku leży jeden z lechitów. Czyżby to po był tym Krzysztof Kołodziej? Właśnie chciałem mówić, że po tym, kogo nie widzę, doszło, że to jest Krzysztof Kołodziej. Tak, Krzysztof Kołodziej leży na boisku, no poturbowany dzisiaj, ale to w każdym spotkaniu praktycznie no, gdzieś Krzysztof Kołodziej przez te swoje walory techniczne, umiejętność utrzymania się przy piłce, nawinięcia jednego, dwóch obrońców, no powoduje, że jest faulowany, także... Myślę, że jeżeli wynik zostanie dowieziony, to... Krzysztof Kołodziej nie będzie odczuwał ani trochę bólu po tym spotkaniu. Albo zostanie znieczulony, także życzymy na pewno zdrowia najlepszemu napastnikowi Kolejorza, który nie wykorzystał co prawda rzutu karnego, ale...
Mamy zmianę w drużynie Lecha. Tak, mamy zmianę w drużynie Lecha. Z numerem 18 na boisku pojawi się Jakub Karbownik, czyli ten tak naprawdę jedyny ofensywny akcent na ławce Kolejorza. I zmieni on może właśnie Kołodzieja, bo no niepewnie tą nogę stawia napastnik poznańskiego Lecha. Idzie. To najważniejsze, ale zobaczymy, jaką decyzję podjął szkoleniowiec Lechitów. Mamy kolejną zmianę w drużynie Lecha, drugiego Poznań. Boisko opuszcza najskuteczniejszy strzelec drużyny w tym sezonie. Tak jest, Krzysztof Kołodziej opuszcza boisko, czyli najskuteczniejszy zawodnik Lecha. Nie wykorzystał w drugiej połowie rzutu karnego, ale po jego strzale samobójczą bramkę zdobył właściwie Kacper Tułowiecki. Także no Krzysztof Kołodziej zdecydowanie bardzo dobry mecz tego zawodnika. Asysta, niewykorzystany rzut karny. I schodzi z boiska, wchodzi Karbownik. Teraz błąd i właśnie przy piłce jest Kacper Andrzejewski. Nie, to jest, to był właśnie... Bartosz Bartkowiak. Bartosz Bartkowiak, tak. Wydawało mi się, że to był numer 20, to był numer 10. Gdzieś tam zawędrowałby Kacper Andrzejewski, ale jego już nie ma na boisku, także... To rzeczywiście by zawędrował. Tak, to musiałby gdzieś tam z ławki chyba zawędrować, chyba gdzieś mi się już te emocje... Dajcie miły obraz. Będzie rzut rożny dla drużyny Raduni Stężyca, czyli przesuwamy grę pod pole karne Lechitów. Radosław Stępień pędzi do narożnika pola karnego. 81 minuta. Przypominamy wynik 2-0. Bramka samobójcza Kacpra Tułowieckiego w 29 minucie spotkania. Bramkarza Raduni, a także w 67 minucie bramka Pawła Tupaja po asyście Krzysztofa Kołodzieja. Teraz walczy tutaj Jakub Karbownik o tą piłkę. Ma świeże siły. Niech powalczy napastnik Kolejorza. Nie ma dzisiaj Filipa Szymczaka, jest za to Karbownik, więc to on teraz będzie próbował szarpać i gdzieś tam stworzyć jakieś zagrożenie pod bramką Tułowieckiego. Lech, Skrzypczak. Bardzo dobry przerzut do Tupaja. No, trzeba pochwalić Skrzypczaka, bo zagrywa na nos te piłki dzisiaj do skrzydłowych Kolejorza. Tupaj szuka tej lewej nogi. Tupaj. Dobrze, fałszem do prawej. Tam jest... Kuba Kamiński, dośrodkowanie. Nie, to był jednak strzał, ale też nie miał prawa zagrozić bramce Raduni. Jest przy piłce Wojowski, ale już ją stracił. Bardzo dobrze ponownie interweniował Łukasz Norkowski. Tak, no to jest ogólnie ten duet bardzo dobrze się rozumie. Skrzypczak, Norkowski, to już nie jest pierwszy mecz, kiedy Skrzypczak daje tak naprawdę Norkowskiemu możliwość też gdzieś tam pokazania swoich walorów ofensywnych, a sam na siebie bierze tą grę z tyłu, ale też trzeba docenić Mateusza, mówiliśmy o tym, no wtedy rozprowadzenie piłki praktycznie tam, gdzie jest tych zawodników więcej, gdzie jest zagęszczenie pola, on praktycznie potrafi tą piłkę rozrzucić do skrzydła i tego miejsca dla Lecha jest wolniej. Teraz szuka gdzieś tam okazji Norkowski, ale piłka odbita od ręki, jednak sędzia nie zdecydował się na zagwizdanie stałego fragmentu gry dla Lechitów i przy piłce Iwanowski. Do Wojowskiego. Stępień dobrze się zastawia, próbuje piłkę odebrać mu Skrzypczak, ale no Stępień doświadczeniem tutaj gdzieś zastawił tą piłkę faulowo Skrzypczak, ale był to dobry i bezpieczny faul. Znowu Iwanowski. Do środka. Radunia jeszcze się nie poddaje. Juri Pawlik, na niego trzeba uważać, bo gdzieś tą jedną kiwką potrafił Arka Kaczmarka skręcić i dośrodkować. Tak, jest teraz przy piłce Radunia. Kaszuba, ale jednak stracił tą piłkę. Walczy Karbownik. I piłka znowu pod nogami Raduni. Iwanowski teraz już dłuższą piłką w poszukiwaniu Wojowskiego. Wojowski w poszukiwaniu Stępnia i dalej przy piłce Radunia. Walczy tam wprowadzony Marcin Maćkowiak, żeby ta piłka nie przeszła. I to właśnie on odbiera teraz futbolówkę. Maćkowiak do prawej strony. Do Tupaja. Tupaj, ale źle mu ta piłka gdzieś została pod stopą i było blisko, żeby Pawlik ją odebrał. Dudka. Norkowski. Dudka. Pleśnierowicz. Wyżej podchodzi Radunia. Dudka. Kaczmarek. Jest teraz Bartkowiak. Próbuje uruchomić Karbownika i trzeba przyznać, że nie było to złe zagranie, tylko w ostatniej chwili
Piotr Karasiński zdołał tą piłkę przejąć. Ciut wyżej i piłka idealnie spadłaby na biegającego Dokładnie. Karbownika. Pawlik w pojedynku z Kaczmarkiem i dobrze odprowadził Kaczmarek tą piłkę i nadal Kaczmarek przegrał tylko jeden błąd praktycznie, tylko jedną piłkę przegrał z Pawlikiem, ale to po niej było największe zagrożenie pod bramką Lecha. 85. minuta spotkania. Mateusz już się wierci na krześle, już się nie może doczekać, żeby wstać i ręce w geście triumfu wznieść. Rafał Latowski dalej krąży, także nerwowo te ostatnie minuty przebiegają. Rozpoczyna się najdłuższe tak, 5 minut. Rezerw Lecha w historii, tak? Trzeba to przyznać, zdecydowanie. Lech przy piłce, Skrzypczak. Gdzieś tam szukał tym razem Kamińskiego. Głośno krzyczy trener Latowski, zwracając uwagę Karbownikowi, co by chciał od niego w tych ostatnich minutach. Błąd indywidualny. Mamy zmianę. W barwach Lecha na boisku pojawi się Karol Smajdor, a więc obrońca. Kasper Janiak. Była zmiana numeru, faktycznie. Którego osoby śledzące wydarzenia w Akademii raczej bardziej kojarzą w tym sezonie z drużyną juniorów starszych. Tak, zrozumiałem, ponieważ on właśnie w tej drużynie najczęściej występuje, a dzisiaj będzie miał szansę pokazać się w drugiej drużynie Lecha Poznań. A boisko opuszcza Kuba Kamiński, dla którego ponownie było to bardzo udane spotkanie i ponownie pokazał się z bardzo dobrej strony. No zdecydowanie jest to zmiana defensywna, a co do Kamińskiego, MVP meczu dla mnie, jeśli chodzi z Krzysztofem Kołodziejem, mogą spokojnie dzisiaj sobie przybić piątkę, bo wykonali kawał dobrej roboty i co najważniejsze, zaowocowało to efektami, czyli wynikiem 2-0 na tablicy wyników 4 minuty przed końcem spotkania. Mówiłeś o Kasprze Janiaku, tak, młody zawodnik Lecha w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów zagrał 19 spotkań, 4 bramki, 2 asysty. Chociaż wszyscy, co interesują się Akademią Lecha, wiedzą, że Centralna Liga Juniorów U18 w tym roku do zapomnienia, jeśli chodzi o wynik sportowy drużyny ekipy trenera Bartosza Pochińskiego. Wracamy na boisko przy ulicy Leśnej. Norkowski zrobił obrót głowy, widział, że jest blisko jeden z zawodników Raduni i tą piłkę utrzymał. Skrzypczak, teraz Radunia ostro wychodzi. Skrzypczak! No niesportowe zachowanie i będzie za to żółta kartka. Przytrzymał ręką piłkę, wiedząc, że już ją traci, także nie może mieć pretensji Mateusz Skrzypczak. Jeszcze wspomnimy tylko, że Kacper Janiak to jest dla niego drugi występ tego zawodnika urodzonego w 2001 roku na boiskach trzeciej ligi, także dostaje niezwykle ważne zadanie w tych ostatnich minutach, żeby utrzymać i pomóc w obronie wyniku. Pawlik w polu karnym, tańczy z Kaczmarkiem. Pawlik, dośrodkowanie znowu podobne, znowu groźne. I musiał to Norkowski wybić na rzut rożny, bo nie wiedział, kto stoi za jego plecami. 88. minuta meczu, 2-0 na tablicy wyników po bramce samobójczej Tułowieckiego w 29. minucie oraz bramce w 67. minucie, której autorem był Paweł Tupaj. Będzie dośrodkowywał Stępień z narożnika boiska. Dobre dośrodkowanie. Gdzieś tam znalazł się Kacper Górak wprowadzony. No i troszkę jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że to on ostatnio dotykał piłkę, ale Stępień będzie mógł powtórzyć dośrodkowanie z rzutu rożnego. Trener Latowski krzyczy, bronimy. To jeszcze nie jest koniec. Dudka u bieg Szymańskiego. Nieporozumienie, ale najważniejsze, że piłka nie jest w bramce, a poza nią. I znowu od rzutu rożnego wznowi tym razem Paweł Wojowski. Dośrodkowuje Wojowski. Tam piłka wysoko zamierzona, Bartosz Bartkowiak ją przedłuża, ale przy piłce jest chyba Stępień. To właśnie on, tak, teraz gra piłkę z Żylskim, ten gra do środka, do Andrzeja Kaszuba. Kaszub sobie radzi w środku, Skrzypczak, świetnie. Bardzo dobra interwencja, która może zapobiec i wyprowadzić kontrę dla Lecha Poznań. Troszkę za wolno, ale teraz czeka. Widać, że piłkarze Raduni też za bardzo nie wracają do obrony już. Tak, już są zmęczeni, to już odczuwają trudy tego sezonu. Ale jak w natarciu, młodzi zawodnicy tutaj dalej chcą
chcą jak najdalej tą piłkę utrzymać od własnej bramki. Tułowiecki dłuższą piłką, 90. minuta spotkania na tablicy wyników, coraz bliżej ten awans. Historyczna druga liga, no już chyba nic nie odbierze Lechowi. Jest ostatnia zmiana w barwach rezerw kolejorza. Na boisku pojawi się Filip Nawrocki, dla którego będzie to 13. występ w barwach rezerw kolejorza. Zaraz zobaczymy, kogo zmieni ten zawodnik. Mieliśmy także zmianę w barwach Raduni Stężyca. Z numerem 18 boisko opuścił Adrian Szczerba. Zastąpił go z numerem 8 Aleks Hendryk. A w barwach Lecha boisko opuszcza Bartosz Bartkowiak. I tak jak wspominaliśmy, wchodzi Filip Nawrocki, dla którego będzie to 13 występ w barwach rezerw kolejorza. Trener Rafał Latowski, już tam dostrzegam delikatny uśmiech na twarzy, że wykona tą misję w swoim 11 meczu. Przypieczętuje ten awans, który do spółki z Dariuszem Żurawiem wywalczyli w tym roku na boiskach grupy drugiej i trzeciej ligi. Atakuje jeszcze Radunia w postaci Kacpra Guraka, ale dobrze Tupaj, tam się zastawia. 90. minuta spotkania, już na tablicy wyników, już doliczony czas gry. Stępień, jeszcze jest okazja, jest Gurak, dośrodkowanie, przepraszam, Gębisia. Jest jeszcze Radunia. Hendryk, który wszedł na boisko, tam stara się coś wywalczyć. Jest Kaszuba. Teraz to on tak naprawdę jest jednym z ostatnich zawodników. Gurak. Pawlik. Będzie dośrodkowanie, trzeba uważać, bo ten zawodnik ma dobrze ułożoną nogę. Stępień. Teraz wszędzie jest dzisiaj Skrzypczak i znowu to on przejął tą piłkę. Ale nerwowo w wyprowadzeniu i tracimy piłkę od razu na rzecz gości. No to już są te ostatnie minuty. Ja myślę, że stawka już też pęta nogi i myśli zawodników kolejorza, którzy gdzieś tam już na tym zmęczeniu nie wyglądają tak jak na początku. Ale teraz mamy piłkę Karbownik i wyprowadzamy kontrę. Dobrze wychodzi z piłką z lewej strony boiska. Zagrywa piłkę do Kacpra Janiaka, ale ten jest na spalonym i tam jakieś zamieszanie. Tułowiecki chce szybko znowić grę. No na pewno to nie jest miejsce, z którego Tułowiecki powinien tą grę wznowić, ale sędzia już to puszcza. Następnia tutaj radzi sobie, a jak dzisiaj, niezawodny Kaczmarek. Znowu jest Pawlik, który walczy z Tupajem. Pawlik. Pawlik do prawej strony boiska. Jest Gębiś. Nie wiemy, ile doliczone. Tutaj nie jest wskazane. 6 minut aż doliczył arbiter tego spotkania. Także no mamy jeszcze chwilę emocji na boisku we Wronkach i musimy na ten awans jeszcze te kilka minut poczekać. Pawlik, teraz świetnie poszedł, Kaczmarek nie dał rady, Pawlik utrzymał piłkę w boisku, Pawlik! I 2-1. 2-1. 2-1. No, zaczęło się robić groźnie. Końcówka meczu, Radunia strzela tą bramkę, a jej autorem jest obrońca Piotr Karasiński, który już tą końcówkę spędza w polu karnym Lechitów. Doliczony czas gry, no tego się nie spodziewaliśmy. Mamy nadzieję, że powiedzenie Czesława Michniewicza, że 2-0 to niebezpieczny wynik, się tu nie spełni. Miejmy taką nadzieję. Teraz mądrze po prostu trzymać tą piłkę. Daleko od bramki. Nie pozwolić Raduni na konstruowanie ataków. Żeby tu takie jaja piłkarskie, które działy się w Kołobrzegu, nie miały miejsca przy ulicy Leśnej we Wronkach. Już nerwowo Lechici. Źle zagrał Janiak z Karbownikiem. Jeszcze Radunia, 2-1 na tablicy wyników. Dobrze Tupaj, błąd w wyprowadzeniu piłki, ale za daleko mu ta piłka odskoczyła. Jednak Tupaj faulowany przez Kaszuba. Tak jest, będzie rzut wolny i to jest bardzo dobra sytuacja. Czerwona kartka! Czerwona kartka dla Andrzeja Kaszuba, więc sędzia Wódkowski uznał, że zawodnik kolejorza, mijając ostatniego zawodnika Raduni, wyjdzie sam na sam i chyba słusznie. I jest to czerwona kartka. Tak by było, gdyby minął już ostatniego zawodnika, pozostałby już tylko przed nim bramkarz. Teraz można pocelebrować, no to poczekać, Darek, poustawiać. No już Radunia chyba zrezygnowana. Wie, że jednak nie uda się tych dwóch bramek odwrócić, ale no trzeba przyznać, że panie Mateuszu, bardzo nerwowa ta końcówka. Nerwowa. Czerwona kartka, gol stracony. Może zdobyty, zobaczymy. Po ostatnich emocjach z Kołobrzegu widzę, że z rezerwami nie można mieć nudnych końcówek spotkań. Zdecydowanie. Tylko najgorsze jest to, że teraz dajemy szansę Raduni gdzieś tam na wyrównanie, ale
przy piłce Lech i to Lechici mają okazję do zdobycia bramki. Darek Dudka stoi przed szansą strzelenia 5. gola w tym sezonie piłkarskiej trzeciej ligi. 33. kolejka dobiega. Gol! Ustanawia wynik meczu na 3-1. Piąta bramka 35-letniego zawodnika kolejorza i kto jak nie on przypieczętował ten awans. Wróżyliśmy te rzuty wolne Dariusza Dudki i teraz możemy powiedzieć, rezerwy Lecha Poznań awansują do drugiej ligi. Tak, spokojnie możemy to powiedzieć. Poczekamy jeszcze na końcowy gwizdek. 3-1. W doliczonym czasie gry mieliśmy gola Raduni, czerwoną kartkę i gola dla rezerw kolejorza. Ci, co spędzili z nami ten mecz, nie mogli się nudzić. Co prawda nie jest jeszcze jego koniec, ale chyba sędzia już za chwilę weźmie gwizdek do ust i zagwizdże ten koniec. Ja już gdzieś tu widzę koszulki okolicznościowe, że wchodzą przez bramkę. Nawet widzę jakiegoś tam szampana, więc możliwe, że trener Ulatowski nie wyjdzie suchy z płyty boiska. Jeszcze Lech, zobaczmy co na boisku, bo Pawlik walczy. Juri Pawlik w polu karnym, Pawlik dośrodkowanie. Jeszcze rzut rożny dla gości. Jeszcze nie kończy tego meczu, ale żeby było groźnie, gdyby Darek Dudka nie zdobył tej bramki. Tutaj wszyscy na ławce rezerwowych już czekają w blokach, żeby wbiec na tą murawę po końcowym gwizdku, ale jeszcze musimy... Biegasz, byśmy nie staranowo. Nie. Ja nie wbiegam. Ja będę z góry opisywał, co się dzieje na murawie. Dobrze, Mateusz. Czyli we dwójkę tu zostaniemy. Rzut rożny. Dośrodkowuje Stępień, Szymański. Przytula tą piłkę do piersi. Sędzia patrzy na zegarek. Awans do drugiej ligi. Dzielą go tylko sekundy. Od historycznego awansu. Pierwszy raz drużyna będzie miała, jakakolwiek drużyna w Polsce, dwie drużyny na szczeblu centralnym i co? Koniec! Opowiemy to oficjalnie. Lech Poznań, rezerwy Lecha Poznań mają awans do drugiej ligi. Widzę Łódź, GKS Katowice, takie firmy zawitają tutaj. W przyszłym roku do Wronek. 3-1 kończy się spotkanie, niezwykle emocjonujące. We Wronkach. Mateusz, teraz chyba krzykniemy razem. 3-4. Mamy awans! Mamy awans i naprawdę możemy się z tego cieszyć, bo był to długi sezon, gdzie oczywiście wydarzenia z pierwszej drużyny gdzieś tam bezpośrednio wpływały na to, co się działo w drużynie rezerw, którzy zawodnicy trafiali do niej, szkoleniowcy zmieniający się także. Pamiętamy także, jak jeszcze na koniec rundy jesiennej było to zamieszanie. Czy Mieszko Gniezno pierwszy, czy Lech pierwszy. Pamiętam takie spotkanie, które zorganizował Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, gdzie był KKS Kalisz właśnie, gdzie był Mieszko Gniezno, gdzie był Lech. I wszyscy gdzieś tak delikatnie mówili o tym awansie Lecha, że jak Lech będzie chciał, to go zdobędzie. I Lech ma ten awans. Historia tworzy się na naszych oczach, bo tak to trzeba nazwać. Nie było sukcesu w pierwszej drużynie, ale jest sukces w drużynie rezerw. Nie było sukcesu w drużynie Celiot. Będzie może jeszcze sukces w rozgrywkach do lat 17. Teraz obserwujemy świętowanie i nakładanie koszulek okolicznościowych przygotowanych na boisku. Także Filip Markwiński się pojawił, który także miał spory udział w tym sukcesie. A tam teraz chyba pójdzie jakaś woda w ruch albo jakieś tańce. Szampan jest. Jest szampan, jest radość. Właśnie Filip Marchwiński podbiegł też także koszulkę. Po okolicznościową koszulkę. Tak, należy mu się swoje, dużo zdrowia zostawił także w drużynie rezerw w tym sezonie. Zdecydowanie, no. Cieszymy się, że możemy być świadkiem. I mamy pierwsze... Mamy szampan. Gdzie jest trener Ulatowski? Jest Darkiem Dudkiem, sobie przybijają piątki, tak jest. Dajmy się teraz pobawić zawodnikom kolejorza. We are the champions, oczywiście. Zawodnicy kolejarzy są Przemysław Szyszka. Gdzieś te zdjęcia robi, będziecie mogli Państwo zobaczyć potem na stronach kolejorza. Już greenkeeperzy jedynie pewnie teraz płaczą, bo te butelki, te buty, te korki, te kobiece szpilki. Ale kiedy, jak nie teraz? Kiedy, jak nie teraz? Jest Freddie Mercury, jest Queen, zdjęcie. Jest awans.
We are the champions, tak jest, taka piosenka dzisiaj, wszyscy chcieliśmy, żeby zabrzmiała. Świętuje awans ekipa Kolejorza, no świetnie to wygląda, miejmy nadzieję, że takie scenerie też zobaczymy przy bułgarskiej. Warto też, Mateusz, wspomnieć, że wczoraj była rocznica Mistrzostwa Polski, czwarta rocznica Mistrzostwa Polski uzyskanego przez Kolejorza, no i dzisiaj 8 czerwca 2019 roku rezerwy Lecha Poznań awansują na szczebel centralny, gdzie będą mierzyć się już z zespołami z całej Polski, nie tylko z grupy drugiej, więc te wyjazdy też się szykują dużo, dużo dalsze. A teraz z Murawy zapraszamy na rozmowę. Przecież jeszcze widzę, że reporterzy tam szukają któregoś z zawodników. Widać, poszli, że radość jest taka. Jeszcze na dodatek piłkarze poszli podziękować kibicom na drugą stronę boiska, więc to jeszcze trudniejsze będzie teraz wyłapanie kogokolwiek. O, te butelki pięknie leżą na tym boisku. Mam nadzieję, że delegat tego nie widzi. We are the champions. Jest ten awans. No, ciężki to był sezon, aczkolwiek początek nie wskazywał na ten awans. Było kilka porażek. Jak taka prawdziwa lokomotywa, ta drużyna tak. Rezerw rozkręcała, aż się rozkręciła, tak, że będziemy ją oglądać w drugiej lidze. No to jest super sprawa, niech Państwo sobie wyobrażą, w przyszłym roku tutaj, na tym stanowisku komentatorskim będzie okazja komentować naprawdę wielkie ekipy polskiej piłki, a w tym rezerwy Lecha, czyli też Darek Dudka teraz. Darek Dudka podrzucany. W powietrzu gdzieś. To nie jest jego pierwsze pewnie świętowanie we Wronkach. Jemu się przypominają te lata. Pięknie on też spuentował, trzeba przyznać, tą bramką. No idealnie też. Idealnie. Wszystko zamyka się w przepiękną historię do opowiadania nawet po latach. Kiedy Darek Dudka, najbardziej doświadczony zawodnik, zawodnik z doświadczeniem europejskim, reprezentacyjnym, zawodnik, który wiele w swoim życiu wygrał, wiele w swoim życiu widział. Na koniec wiele przyszedł też przegrał i to też go wzmocniło na pewno. Na koniec przyszedł tutaj do Wronek i pomógł tym chłopakom wchodzącym dopiero do seniorskiej piłki osiągnąć taki sukces. Jest się z czego cieszyć, jest się z czego cieszyć. Jeszcze gratulacje, jeszcze piątki zbijane, no na pewno. Gdzieś tam szukamy. Krzysztof Kołodziej ze swoim dzieckiem, tak? To jest super rok Krzysztofa teraz Kołodzieja. Teraz Karol Kikut podrzucany. Tak, teraz Karol Kikut, którego zobaczymy. Którego zobaczymy. W pierwszej drużynie Lecha. W pierwszej drużynie, tak. Też ma okazję poświętować. Może tego szampana Mateusz dla nas jeszcze starczy, bo ja nie przyjechałem samochodem. Może będę miał okazję też pocelebrować to. A nie widzieliśmy na Murawie jest także Maciej Orłowski. Faktycznie, teraz go dostrzegłem, także dobry duch tych rezerw, który w tych rezerwach swoje mecze także rozegrał. Krzysztof Kodzie teraz gdzieś tam szarpie się z szampanem, także żeby mieć, móc świętować i oblać któregoś z wybranych przez siebie kolegów. Jest Maciej, jest trener Ulatowski, pójdzie do góry. Tak jest. Raz i dwa. I trzy. I trener Ulatowski mokry, czyli tak jak mówiłem, nie zejdzie suchy z Murawy. Wszystkie punkty świętowania dużego wydarzenia piłkarskiego zostały zaliczone. Zdecydowanie. Jeszcze, o już prawie koszulki się pozbył trener Ulatowski. Wielkie święto w Poznaniu dzisiaj. Szkoda, że to nie jest pierwsza drużyna, ale cieszmy się z tego, że udało się rezerwom zrobić cel założony przed sezonem. Brawo, nie wiem, czy było słychać, tyle Karol Szymański do nas krzyczy, szczęśliwy z tego awansu. Świetna sprawa, świetna sprawa. Także no, piłkarze powoli zmierzają już do szatni. Jeszcze fotoreporter od Krzyśka Kołodzieja zaliczył strugę szampana. Będzie fajne zdjęcie, o Krzysiek. Fajne wspomnienia dla niego także po wielu latach w tej akademii gdzieś tam. Bardzo wyjątkowy rok dla niego. Debiut w pierwszym zespole, asysta w Ekstraklasie. Świetny czas dla wielu chłopaków z tego zespołu. Tak jest. Nic, pozostaje nic, tylko się cieszyć. My powoli będziemy przekazywać gdzieś tam głos na Murawę. Szukamy naszego szalonego reportera.
Boisko powoli pustoszeje, trybuny też, ale ten awans na pewno przeniesie świętowanie tego awansu gdzieś zdecydowanie dalej. Jest świętowanie jeszcze poszczególnych zawodników, gdzieś tam sprzątają ławkę rezerwowych, czyli nawet nie zapomnieli o tym przy samym końcu. Jest radość. No jest, widzę to, widzę naprawdę ten uśmiech. Duża sprawa. Tak, ciężko było w ogóle w Poznaniu, ja gdzieś pamiętam te ostatnie miesiące, no kiedy się pojawił uśmiech, kiedy, no nie ukrywajmy, no gdzieś tam Legia przegrywała w Poznaniu, wtedy ten uśmiech był, były ciężkie momenty, były roszady w pierwszej drużynie, co wpłynęło też na drugą drużynę. No i najważniejsze jest to, że dzisiaj można wreszcie powiedzieć to, co mówiliśmy. Lech Poznań awansował do drugiej ligi na szczebel centralny. Historyczny wyczyn drużyny Kolejorza. Czekamy jeszcze na jakieś rozmowy, które miejmy nadzieję uda nam się przeprowadzić, bo nie ukrywamy, że trener Latowski mokry. Kilku innych zawodników też mogło już nie chcieć gdzieś pójść ten świętować awans do szatni. Bo tak naprawdę chyba dobrze wiemy, że to, co wydarzyło się przed chwilą na murawie, to dopiero gdzieś wstęp do takiego prawdziwego świętowania. Słyszałem o jakimś ognisku, ale też słyszałem, że... Odkryty autobus? We Wronkach, tego nie wiem, przez most tak przejedzie. Zobaczymy, co tutaj się uda. My powoli będziemy się żegnać ze stadionu przy ulicy Leśnej we Wronkach. Ten niezwykle emocjonujący mecz komentowali dla Państwa Mateusz Jarmusz. I przyjemność miał Dawid Dobrasz. 3-1. Zamykamy trzecią ligę. Witamy drugą. Jeszcze mamy mecze przed sobą, ale najważniejszy cel został osiągnięty. Dziękujemy. Do usłyszenia.